Nie macie pojęcia, jaka to jest moc, kiedy praktycznie samemu pokonuje się wszystkich przeciwników na polu bitwy. Z użyciem magii, co prawda, potężnej magii, więc myślę, że warto było wspomnieć o potężnym zaklęciu, potężnym artefakcie, jakim są wirujące ostrza Barda Elmenora. Swoją potęgę odkryłem, kiedy niemal w pojedynkę miasto obroniłem. Krąg potężnych ostrzy pod moją kontrolą życie zakończył wszystkim ogrom i trollom. Wszędzie była krew, flaki i członki, patrząc jak giną machiny wojennej pionki. Kiedy kurz bitwy opadł, ja ostrza przywołałem i teraz na środku bitewnej masakry stałem i czułem się jak Bóg, pełen mocy ogromnej, która nie byłaby w stanie zmieścić się w mej osobie skromnej. Więc w pierścieniu mam tę moc zaklętą, która będzie każdego naszego wroga kostuchą przeklętą. Witamy na kolejnej sesji DDD. Po ogromnej rzezi na ograch i trochę na naszej drużynie i trochę też na strażnikach, ale to tak bardziej na tych ograch i na tych stworzeniach, które były z nimi. I nasza dzielna drużyna debili aktualnie stoi na pobojowisku, gdzie leży pełno trucheł tych ogrów. Jest prawie że rozwalona ściana, także jest gdzieś taki wylot praktycznie do miasta, ale jeszcze nie jest tak w pełni idealnie ten wyłom zrobiony. Ogry nie zdążyły. Jest kilku strażników na murach. Pięciu stoi na wprost jakby całej drużyny. Pozostała siódemka. Stoi po drugiej stronie murów, które widzą. Po ich lewej stronie. I strażnicy aktualnie patrzą się głównie w waszą stronę, podejrzliwym wzrokiem. Nie widzą do końca waszych twarzy, nie widzą was dobrze. Jesteście umazani krwią, na pewno też umazani jakimś piaskiem, trawą, błotem. No wszystkim, co tutaj może być na tej walce, jakieś, nie wiem, kawałki liści, no, mogą być nie od Elmenora, tylko jakieś inne. Na przykład też, no jesteście w jakiejś odległości od nich. No i na pewno jeszcze zostały gdzieś chmury po tej burzy sztyletów, która wcześniej miała tutaj miejsce od pierścienia Elmenora, więc widzą tylko wasze sylwetki. Mają podniesione w razie czego swoje łuki. Nie celują w was, po prostu są gotowi w razie czego, żeby was zaatakować. Jeden ze strażników tak podchodzi trochę bliżej, ten, który stoi na wieży, na wprost was. Wychyla się trochę zza murów. Któż wy jesteście? Myśmy są bohaterowie Ister. Ci, którzy przepędzili... Nie, inaczej. W tym czasie... Do tyłu. W tym czasie, jak Emanuel zaczyna drzeć coś tam się do nich, ja chcę podejść do Atro. A ja w tym momencie klękam do jednego z tych... stworzeń, które się rozpadło w kubkę czegoś czarnego, bo akurat chyba jeden z nich od mojej pięści się rozpadł, więc klękam sprawdzić, co oni się rozsypali, czy coś po nich zostało. Czujesz, że jest to takie jeszcze trochę ciepłe, jakby taki lekki żar, który wysypujesz gdzieś z kominka, jak już zgasisz wszystko i musisz wyczyścić jeszcze i dosyć niedawno się paliło. To coś na tej zasadzie. Jeszcze gdzieniegdzie może delikatnie się jątrzy tak na czerwono w niektórych miejscach, ale zaraz to gaśnie, robi się powoli coraz chłodniejsze i tyle. To jest taki popiół, tak? Tak, taki popiół, który troszeczkę się ocieplił. No to tam chcę rozgrzebać nunchakiem, żeby zobaczyć, czy czegoś nie zostało, nie zostawili po sobie. Znajdujesz taki malutki kamień, który jest wielkości... powiedzmy, no tak połowy dłoni i w sumie nie jest to jakiś specjalny kamień, po prostu zwykły taki szary kamień, który tam jest i tyle. Okej, zabieram. Albo przyglądam się najpierw. Jak jest zwyczajny, to po obejrzeniu z obu stron, no to chowam. W tym czasie podchodzi do ciebie Emma. Elmenorze, powiedz swoją przemowę najpierw.
Myśmy są bohaterowie Ister. Jak śmiesznie rozpoznawać sławetnej piątki, bohaterskiego Atro, pięknej Iliemmy, na potęgę inteligentnego Mordegarda oraz światowej sławy Barda Elmenora. Otwórz bramy i prowadź do swojego dowódcy. Albo w przeciwnym wypadku niech klątwa... potężnej piątki spadnie na ciebie! Klątwa sięgnie ciebie oraz twojej rodziny za nieznajomość moich utworów, które opiewają bohaterskie czyny całej naszej grupy. Widzicie, jak ci strażnicy teraz już, jak wcześniej trzymali tak dosyć luźno te bronie, zaczynają tak celować w waszą stronę. Jeszcze nie strzelają, ale biorą sobie, każdy bierze na cel kogoś innego, żeby tak mieć was na oku. Tak patrzy podejrzliwie w twoją stronę, patrzy podejrzliwie na resztę osób. I jak wy to jesteście, to nie możecie wejść do miasta. Odejdźcie. Wymóż to, kmiocie. Dostaliśmy takie rozkazy, że nie możemy was wpuścić, dopóki nie przyniesiecie... On tak zastanawia się przez chwilę. Jakieś księgi. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Co? Ja mam dużo ksiąg przy sobie. Ja chętnie pokażę wszystkie twojemu... W szczególności ważne... jakby zobaczenia są dwie. Tomik poezji Elmenora numer 1. I tomik poezji Elmenora numer 2. To na pewno nie o to chodziło, odzywa się drugi, który też podchodzi obok tego pierwszego. A skąd ty wiesz, o którą chodziło? Czy może znasz nazwę tej księgi? Nie. Więc na pewno chodziło o tą jedną z tych dwóch ksiąg. Mogę się założyć, że wasz dowódca jedną z nich chce zobaczyć. Proszę mi wierzyć, te księgi zawierają niesamowite ilości informacji, które na pewno będą przydatne waszemu dowódcy. Ja bym chciał go sobie spróbować przekonać, no bo to jest kmiotek jakiś, kurwa. Rzuć sobie na perswazję. Krytyczna jedynka! Masz inspirację, żeby przerzucić? Mam. Przerzucam. Szkoda, zaczęliby strzelać. 12! Najpierw to musiałbyś pokazać te tomiki. Zejdziemy, albo podejdź tutaj sam, bez towarzyszy. I spotkamy się pod wieżą. Nie mam teraz czasu się tak z wami bawić. Ok. Podchodzisz pod tą wieżę? Patrzę na drużynę, co teraz? Ja już swoją część odjebałem, teraz wy. Atro, bo chciałem zasugerować, żebyśmy się wycofali do lasu, ale chyba teraz i tak nie mamy innego wyjścia. Znaczy, no wiesz, można pogadać ze strażnikiem i go ewentualnie ogłuszyć i się wedrzeć po prostu do miasta. No ale będziesz się bił w środku z resztą straży, to najlepiej się wkraść do miasta. No coś można też, no, jak najbardziej. Można też, no. No tak, tak. Odejdźcie stąd albo pokażcie te księgi, które macie przy sobie. Ja chcę wyciągnąć z torby. Pomachać. Z takiej odległości nie widzę. Mówiłem, podejdź tu na dół, ja zejdę do ciebie i zobaczymy. Panowie, uspokójcie się najpierw, uratowaliśmy wam dupy z tymi ogrami, więc trochę zluzujcie porty, dobra? Bo widzę, że jesteście napięci. Nie tylko wy jesteście napięci, ale wasze łuki też, co nie jest dla nas miłym przywitaniem, więc spokojnie. Ja chcę podejść do Elmenora. Jak się kręcisz pod tym, ale dobrze. Od jednego do drugiego łazi szepta. Czy Mordegard albo Illa coś robią, że tylko stoicie jak nie ma? Ja patrzę, czy Mordegard jest blisko, bo jak nie, to Wafla po niego pośle i Wafel go w szczękach przyniesie. Przyciągnie przy tarabani. Myślę, że Mordegard, jak jest postawiony przez taką możliwością, to chociaż jest wdzięczny, że go wtedy, wiesz, ten tam, jakby tam było, żelazko wyciągnęło. Tak, mimo wszystko, wiesz, nie chce jakoś ten... Nie chcesz być jak szmata, dobra. Tak, nie chcę być jak szmata, tak. Dobra. Ja podchodzę do reszty i słucham sobie. I rozglądam się po tych ludziach na murach. Zastanawiam się, jak wysoko muszę polecić, żeby mnie nie trafili. Ja tak dotykam tego swojego, tej swojej różdżki lodowej i tak, wiesz, berło mrozu. Nie. Tak kąty sobie ten. Myślę, że skończyła mi się cierpliwość, tak? Źle. Ja, podchodząc do Elmenora, chciałbym wyciągnąć jakąkolwiek księgę z jego torby.
Byle co, byle by była książka. On już machał tymi tomikami. Znaczy machałem tomikami, a tam książek to ja przy sobie noszę trochę. Jakąkolwiek książkę wyciągam z jego torby. Mamy tą książkę, o którą wam chodzi, ale chuja dostaniecie i się odwracam, idę z tym na lasu. Nam ona nie jest potrzebna, tylko kapitanowi. Tak jak ona powiedziała. I też co wchodzę, chowam te swoje tomiki do torby. Robię sobie takie, jak to się, wiecie, takie do widzenia. Nie wiem, jak kapitan chce, to niech sobie przyjdzie. Czekamy w lesie do 19. Idziemy dalej. Jak oni odjebali tu swoją scenę, to ja patrzę tylko tak pytając, co na Atro, czy my w to brniemy, czy nie? Ja w ogóle ten, przeszukałem tego jednego, ja chcę podejść jeszcze do ogra, który wcześniej był nafurany. I jego przeszukać, czy nie zostało mu jakichś mikstur przy sobie, nie? Czy nie miał jakichś? Bo trochę wylałem w siebie dwie i jedną w mordegardę, to przydałoby się uzupełnić coś, więc tak szukam jeszcze jego i tak kiwam głową w resztę, jak się na mnie pytają, co patrzą. Rzuć sobie de 100, w tym czasie też drugi ze strażników odpowiada tobie, Atro, bo tam wcześniej mówiłeś, że to ten. Dla nas to też nie jest komfortowa sytuacja, ale nie od nas to zależy, rozkaz to rozkaz. Nie możecie wejść bez księgi, a tutaj widzę, koleżanka wasza to zabrała. Więc albo przyjdziecie z tą księgą i z nią, albo proszę odejść. A kto jest teraz kapitanem u was? Jak to jesteście bohaterami i go nie znacie? Jego? Płeć zmienił? To cały czas był on. Zastanówcie się bardzo dobrze nad swoimi słowami. Jak długo go znacie? Kiedy się znaleźliście w tym śnie? Może znajdziecie odpowiedź, że nie pamiętacie. Jakim śnie? Zastanów się nad tym bardzo dobrze. Jak już odejdę, a Eleanor pójdzie za mną, to chcę mu oddać tą książkę. Ja się przyjrzę książce, okaże się, że to był ten omik poezji goblińskiej. Ja się aż spociłem, jak to zobaczyłem. Widzisz, Atro, jak jeden ze strażników tak zaczyna drapać się po hełmie. Widzisz, że zdecydowanie zaczął gdzieś tam się zastanawiać. Tam jak zerkasz na drugą stronę, gdzie strażnicy też byli, to też jeszcze jeden z nich gdzieś tam się tak zatrzymał i opuścił ten łuk. I widzisz, że coś tam to dało, nie? Że część z nich zaczęła się nad tym zastanawiać, a reszta jednak dalej te łuki ma napięte i gdzieś tam spogląda w waszą stronę, co robicie. Jeśli chodzi o ogra, to w sumie masz 95, więc znajdujesz tylko dwa puste flakoniki po elixirach. Ale gramy w dedeki, tutaj wyższy wynik to lepszy. Mówisz, że w drugą stronę? No, raczej. Chciałam zrobić tak. Nie, no dobra, procentówka, spoko. No. Niższy procent lepszy, dobra. Dwa puste flakony, no dobra. Wezmę i takie sobie, żeby mieć do swoich mikstur jakichś tam, znaczy mikstur. No, a chemicznych rzeczy. I to macham im. I no, to do zobaczenia. Widzisz, jak oni jeszcze za wami kawałeczek tak łukami was odprowadzają. Jak już odejdziecie tam o 30-50 fitów dalej, to te łuki zostają opuszczone. Jeszcze tam jak się odwrócisz, to zauważysz, że jakiś jeden trąca tak drugiego strażnika i o czymś bardzo tak szybko rozmawiają, ale jak tylko gdzieś tam odejdziecie kawałek dalej, widzicie, jak powoli zaczynają zbiegać z tych murów i robi się ich tam mniej, żeby pójść gdzieś w miasto pomóc. Ja bym chciał jeszcze, jak się już będziemy gdzieś tam odchodzić dalej, to jeszcze chciałbym się na chwilę obrócić, krzyknąć w ich stronę, niech was sraczka nawiedzi, i jeszcze dorzucić od siebie takie coś, że czekamy w lesie do 19. I idę za resztą. Widziałeś tylko takie jednego ze strażników i tak poszedł na dół. Dobrze, to ocaliliśmy miasto i co teraz? Teraz musimy się do niego dostać. Nawet beczki piwa nie rzucili. A nie, jakby rzucili, to by się rozpadło, ale nie wyszli, nie dali. Teraz to jeszcze, nie wiem czy koniec, bo ich tu było 10 żywych i 3 martwych. My zabiliśmy wcześniej 10 w lesie. Więc gdzieś się musi 7 jeszcze kręcić. Zakładam, że od
drugiej strony, od wschodu. Ale tak, przydałoby się dostać do miasta. Myślę, że z 7 ogrami już sobie poradzą, chociaż cholera wie. Pamięcią sobie nie radzą z ogrami. Już i tak rozbiliśmy 2/3 armii tych ogrów, więc tak jest dobrze. No oni tam 2 albo 3 zabili w trakcie walki. Tak jakoś walki, było, tak, że no. 3 leżało martwych już i 10. Tak, i potem jeszcze wam pomogli w trakcie walki, więc raczej powinni sobie dać radę. Dobrze, to tak, czy my chcemy czekać na jakiś dziwny cud w tym lesie? Raczej wątpię, że ktoś do nas przyjdzie. Jeśli ktoś ma do nas przyjść, to raczej chyba z zamiarem, żeby... Raczej nie. Będziemy się zakradać do miasta. Do miasta zakradamy się, tak? Jak przyjdą, to lepiej, bo w sensie mniej ludzi na murach, w sensie od naszej strony przynajmniej, więc nie, wkradamy się do miasta jak najbardziej. A jak ten ich kapitan usłyszy, że mamy tą książkę, to może też się zacznie robić nerwowy. Tylko ale też... jak jest nerwowy, to więcej będą w popełnia. Tak, ale jest też bardziej niebezpieczne. Przypominam, nie chcemy ich zabijać. Są ich omamieni. Nie. Tak, tylko Mordegard już swoją laską machał. Wcale nie machałem, tylko wyjąłem. Mhm. Musiał się podeprzeć, zobaczyć, w jakim on jest w stanie. Laską? Znaczy różdżką? A, nie laską. A, to różdżka. A faktycznie to takie małe. Jakoś inaczej sobie to zapamiętam. No i zmęczony jestem, no. A ty nic, to różdżką też dasz radę. No nie dziwię się, trochę zemdlałeś na początku walki. No. No tak, sam z siebie, z wrażenia, słuchaj, tak. Ja nie wiem, co ci się stało, absolutnie. Mm-hmm. Serce masz jakieś słabsze ostatnio, Mordegard. Ewidentnie. Chyba cię stres zjadł. Ewidentnie, tak. Stres posiadania drużyny. Dużo żelaza masz we krwi. Słuchaj, drużyny, która cię uratowała. Tak, tak, tak. Skupmy się na tym elemencie. No. A ten pierścionek Elmenora, to takie sztuczki możesz robić częściej? Nie wiem, pierwszy raz go używam. A on na razie nie zniknął, jest, nie jest jednorazowy. Nie, no jest. Tutaj. Chyba działa jeszcze. Nie będę na razie próbował, bo jakby miał zadziałać, to tak... Wiesz. Musimy czekać, zobaczymy. Ale jak chcecie, to ja mogę go tam na mur puścić, tylko... Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Mówię, nie zabijamy ich. Się jeszcze przydadzą, po prostu trzeba przełamać na nich ten urok. Czyli dostać się do tego jebanego Ravena po prostu. Co mi przyszło do głowy, że przydałoby się spotkać z naszymi pasażerami do niedawna. A oni nic nie wiem, poszli tego, to ciekawe, czy znaleźli go smokowce, czy nie znaleźli? Nie, to strażnicy poszli w jego stronę. A, strażnicy, o, już mi się wszystko pomyliło. Myślałem, że oni tam wszyscy w jedną stronę poszli. Chociaż jak smokowiec będzie szedł, to też od strony zachodniej, czyli od tamtej, z której chcemy się dostać. Więc no. Też bym, nie wiem, czy czekać do wieczora. I tak lepiej by się... No. Większe mamy szanse, próbując się dostać do miasta wieczorem. I potem przemieszczać się po mieście też wieczorem. Trzeba dorwać tego Ravena, gdziekolwiek on się nie zaszył. A z tego kamienia, co go żeśmy otrzymali, to się nie da na żaden inny numer zadzwonić. Tylko do takiego drugiego kamienia. Ale też wyciągam właśnie, sprawdzam, czy nie ma wiadomości. Chociaż nie czułem wcześniej, żeby była. Masz teraz nowe wiadomości. Maksymalnie jedna, ale ogólnie teraz jest w sumie dosyć wcześnie, bo wy żeście przerwali ten swój nocleg i tak dalej, więc musieliście 8 godzin spać, więc jest tak no koło 14 coś takiego, nie? No, ale jeszcze poprzedniej nocy, macie parę godzin, no. Poprzedniej nocy się rozdzieliliśmy, więc w sensie może nie nocy, ale jakoś tak... Ja wiem, ale nie chodzi mi po prostu o fakt tego, że jak chcecie iść wieczorem, to jeszcze macie parę dobrych godzin, dobra, nie? Więc okay, no. Więc no byście musieli tak, znowu zrobić długi odpoczynek czy coś i to jak tam chcecie, nie? Jakby możecie, tylko po prostu chodziło mi, żebyście wiedzieli czasowo, jak to wygląda. Gdy sprawdzasz ten kamień, to na razie nie ma żadnej wiadomości. Jezu, jaka jest pora dnia? No, około 14. Koło 14, dobra, bo mi się wszystko pilnować. Przed chwilą damy się o tym... Wiem, i dlatego wyłączyłam się na chwilę, musiałam się zapytać do końca. No dlatego dałem mi ograniczony czas 5 godzin. Które mogą się z nami skontaktować. Staram się... Dobra, już rozumiem, dobra.
ja i ten jakby zaraz moje plotki się do niczego nie przydadzą. Przejrzałem sobie wszystkie swoje notatki i tak nic nie wiem o żadnej dziurze w murze, ale jakbym coś wiedział, to bym wam powiedział w tym momencie, bo na pewno by się taka wiedza przydała. No to tamta jest chyba za mała. Albo wchodzimy od tej zachodniej strony, albo od strony portu jeszcze, tylko to rzeką by trzeba było trochę, albo plażą, albo rzeką pod prąd. No ale od strony portu też jest brama jakaś. Tak, no niestety, więc... No i tak będzie trzeba raczej murem. No dobra. To jest głupi pomysł, że ja przelatywała nad tym i otwierała to. Nie, to bez sensu. Mamy linę. No, macie linę, tak. Ja o niewidzialność jeszcze. Może się przydać. O, tak! O, Albert, to ja wezmę cię na ręce, podlecimy w górę, rzucę cię za ten mur i tam... Jak przeżyję upadek, to... Może by to miało ręce i nogi, tak? Gorzej jak się rozpłaszczę gdzieś. Ja wam włączyłam na chwilę mapę. Gdzie wy mieliście ten swój dom? Gdzieś po środku jakoś, nie? Chyba. Nie, przy murach. Czy przy murach gdzieś. A teraz nie pamiętam do końca, gdzie wy żeście sobie wybrali ten domek. Ktoś pamięta? Nie pamiętam. Ja też nie. Mhm. Na pewno nie byli wyrwani razu. Wiem, że on był na skraju tego miasteczka. To załóżmy ten tutaj. No. To mały taki. No, a po co ci większy? No, bo nas dużo było w tym domku, to taki większy. Ale on miał piętra po prostu. No raczej, tak. To on taki kupa czteropiętrowy. Miał piwnicę i trzy piętra. Każdy piętro swoje potrzeby. A jo, bo przecież tam była rotunda, jakiś ten. Tak, tak, miejsce, tak, miejsce tak, ogródek tak. I tak dalej, więc... No to nie, to jakąś większą stodołę trzeba wybrać, no. Bo w sensie mówię wam o tym, żebyście na przykład mogli sobie jakby bardziej to zobrazować, na przykład pójdziecie od zachodniej, bo chcieliście iść do tego domu, nie? Żebyście mieli bliżej, żeby tam na przykład... Ej, ten ma ogródek. No i tak zakładam... Bo wy teraz jesteście niedaleko tej bramy, nie? W sensie tu to jest burdel. Tak. Tu. W sensie no gdzieś tam przy bardziej z zachodu był ten burdel, chyba z tego co mi się kojarzy, ale nie jestem pewien. Na wschód. Burdel był całe to miasto to jest burdel. Przy wejściu do portu był burdel. A to nie jest do portu, przy wejściu do portu. Ale pytanie, czy skoro wszyscy w mieście teraz są przeciwko nam, znowu, to czy nie zrobili obstawienia, nie obstawili naszego domu? W takim razie. No raczej. Więc pójście tam to może być raczej kiepski pomysł. A ja się zastanawiam nad czymś takim, czy w tym mieście nie ma jakichś ścieków, czy czegoś takiego, przez które można byłoby się dostać teoretycznie do środka. Mają studnie w teorii. No nie, no studnia może być wykopana po prostu do zbiornika pod ziemią, tak? Tam tak, nie będzie żadnego wejścia, no, dojścia. Właśnie rzeka musi pod tym płynąć, ale wiem, po prostu się to tak nie jest chyba aż tak rozwinięta cywilizacyjnie wioska. Zbiornik retencyjny, mówi ci to co. Możesz sobie rzucić D100, bo jakby nie planowałam tego, ale może będzie. Może już zdążyli wybudować w ciągu tego roku. Jeden kanał, dobra, do domu burmistrza. No, on miał. Ale musisz mieć poniżej 30. Zrobię co w mojej mocy. A burmistrz nie ma tajnego wyjścia? Czyś u siebie? 47, poniżej 30. Miał te, ale to było tylko stricte pod tym, pod domem, nie? Pod budynkiem tam były. On nie miał tam takiego tunelu, żeby wyjść poza miasto. No dobra, słuchajcie, ale no. Jeszcze tak. Zielarka, która gdzieś wychodziła poza miasto. Pytanie, czy ona z tym mięsem, jak wychodziła, aby karmić sobie wiedzia, to wychodziła bramą. Jest na terenie miasta, to już plotkami będę teraz rzucał, na terenie miasta działa jakaś elfia grupa, która prowadzi rejestr elfów i oni są generalnie jakimś takim, nie wiem, kurwa, jak to się nazywa, Boże, nie kultem, tylko tym. Sektą? Nie sektą. Zgrupowaniem, o może tak, więc może oni byliby w stanie nam pomóc, szczególnie, że... Zespołem ludowym. Długie uszy, ja mam, komu je dam, tak? A mnie raczej nie zarejestrowali, przynajmniej nikt mnie o zdanie nie pytał, czy chcę do tego należeć, czy też nie, tak? Staje się z liczerem. Tak. Poza tym, co też jest bardzo istotne i to jest ze mną od pierwszej gry jeszcze, w mieście wzięła ślub para gejów i oni chyba się ukrywają, bo to plotka, więc może ktoś by powiedzieli, że ich zdradzimy, to by nas puścili przez piwnicę albo kurwa, nie wiem.
Ale skoro wzięli ślub, to chyba... O, nieważne. Ja mam pytanie, poza tym, skąd wiesz, że oni akurat mają... Nieważne, nie, nie. Nie wnikaj i mniej wiesz, tym lepiej śpisz. Tak, tak, tak. Poza tym kapłanki nie ma, zniknęła jakiś czas. Kurwa, co? Nikt jej nie widział, nie wie, gdzie jest. Ona niby tym gejem jest. Nie, no nie wiem, czy ona jest gejem, chociaż może skąd kto ty wie? Masz te plotki, że ona zniknęła? Przepraszam bardzo. Jak my weszliśmy z miasta, jak ona nam dała sztylet. Znaczy, nie no, dała sztylet, tylko no, zwróciła no, słuchaj, a kto wie, co się działo później, nie? No to skąd wiesz, że ona zniknęła? Jak od... No bo ja mam plotki z przyszłości. Nie byliśmy w mieście od momentu, z którym z nią gadaliśmy. To była praktycznie ostatnia osoba, z którą gadaliśmy, jak zanim wyszliśmy z miasta. Dobra, proszę nie zabijać mojej... Proszę nie zabijać mojej tutaj w tym momencie... Inwencji twórczej, tak? Inwencji twórczej i w tym momencie to mojej pomocy, tak? Bo generujesz każde, plotki, dobrze. Każda rzecz się liczy i uważam, że to też warto wziąć pod uwagę. Tak, wymyślone plotki, świetnie. Emma, chciałaś coś powiedzieć. Nie są wymyślone. Nie są wymyślone. Co prawda chronologia mi się mogła trochę pomylić, ale nie są wymyślone. Chciałem zapytać, tylko dostaniemy się do miasta i co dalej? Jakie jest nasz no i jeżeli zakładamy, do tego chciałem przejść, że nasz dom jest obstawiony, to do kogo innego moglibyśmy się wkraść? Dobrze, ale do burmistrza. No i pierwszy raz się z tobą zgodzę, Elmenor, bo chatę burmistrza znamy chyba najlepiej ze wszystkich innych chat poza swoją własną. Nie wiem, no, jak się dostać. Gdzie? Chyba, że Arturo, który że... zna dom... Gdzie burmistrz? Ciebie. Kto to mi z gry nie musi się w dyskusję postaci wtrącać, nie? Gdzie? Czy my żeśmy wtedy, jak żeśmy byli burmistrza w piwnicy, żeśmy wszystkie zwiedzili te przejścia tajne, które tam szły? Wszystkie, nie, tak? Żeśmy... Przejść chyba nie sprawdzałem. Jedno wychodziło, znaczy wychodzi mi z tych podziemi. Jedno było do środka w domu, tak, a drugie było na zewnątrz, od ściany, tak? To chyba było tylko od ściany, po prostu tamto przejście. Tak, od ściany było. Tylko. No to było od ściany i tam była tylko jedna droga, nie? I potem było zamknięte i potem było wyjście. W sensie wyjście było tą samą drogą. Ale czy na przykład ktoś może coś wiedzieć o jakichś przejściach tajnych u burmistrza? Nie wiem, może ma jakiś, który prowadzi za mur. Nikt nie wie. Kurwa, kogo ty pytasz? Nikogo, nie kto wie o jakichś tajnych przejściach, nie ja ma wśród zastanawiam, nas. Ja się zastanawiam w tym momencie. Skąd się na mnie uzewnętrzniać? Ja się staram pomóc. Nie możemy po prostu przejść przez mur, bo wymyślamy nagle jakieś sytuacje, które się nigdy nie ziszczą. Ja się boję, że ja się połączę. Ja tylko chcę zapytać. Bo to, że przejdziemy przez mury, jest po prostu więcej niż pewne. Pytanie brzmi, co dalej? No i najprościej byłoby zlokalizować, gdzie ten Raven przeklęty siedzi, po prostu... poradź się z nimi po cichu. Skoro przejął pozycję towarzyszki naszego przyjaciela, to może zajmuje to samo miejsce, co ona? Kapitan straży? Czyli co, albo u niej w domu? Bo może mieć po prostu, może chce mieć strażników bliżej siebie, żeby ich kontrolować lepiej. Albo po prostu, żeby mu przynosili informacje. Znaczy jak jest kapitanem, to raczej siedzi w strażnicy, ewentualnie w domu burmistrza, bo dom burmistrza był praktycznie obok strażnicy. Tak czy owak gdzieś w tamtych terenach. Ewentualnie w karczmie, bo może mieć w dupie. Ewentualnie w karczmie, ewentualnie też w domu Triny, bo ktoś... No to nie ewentualnie jeden ze w burdelu, bo mu się nudzi. Świetnie. Jeden ze strażników powiedział, że chcieli zbadać, co się stało z Triną i ktoś ich nie wpuścił do jej domu, coś takiego, że pilnują jej domu. Więc... To siedzi. To też bym chętnie miejsce odwiedził. Mam tylko nadzieję, to... że nie siedzi w Trinie. Być może najlepiej by było... Elmenor. Udać się do domu Triny, bo tylko, że jest przetrzymywana w domu, to ją odbić i będzie jedna z bardziej prawdopodobnych osób, która nam pomoże. Tak, ale tak, jak ona ci pomoże? Jeżeli ona siedzi w tym domu, no mogli nawet ją obić, cokolwiek z nią jej zrobić, ona może być słaba, śnięta, wiecie, więc... Mogli też ją tak samo załatwić jak strażników, że nie pamięta i no, uważa bo... tego Ravena za przywódcę. A w domu burmistrza może być obława, mogą na nas czekać na przykład, bo stwierdzą, że dom burmistrza to będzie pierwsze miejsce, do którego się udamy. Jeżeli nie przyniesiemy księgi. A ja bym spróbowała inaczej.
osobą, która może wiedzieć, co się w tym mieście dzieje. I wydaje mi się, że taką, która... Nie, która właśnie nie być księżniarka. Atro, a Karpusz to nie był przybrany ojciec Tryny? Tak, ale też mam taką małą prośbę. Możecie sobie wszyscy kurwa nie przerywać. Zielarka mówisz. Ila, tak? Tak, chodzi mi o to, że ona jest... Ale... Ona włada magią. Ona bez problemu wyszła na ten mur, potem się schowała. Wydaje mi się, że ona jest ciągle taką postacią dla nich nawet neutralną. Myślę, jest po naszej stronie po ich, a jeśli coś wie, to ona. Plus myślę, że jak zna się na magii, to łatwiej byłoby jej odeprzeć urok. Mhm. Gorzej jakby była to w to wymieszana. Jakby była wymieszana, to drugi raz wyszła na mur Emma i strzeliła w nas czymś, załatwiła nas na miejscu albo coś. Niekoniecznie, bo Raven potrzebuje nas, żebyśmy... Księgi, no. Księgę. Ale wprost zasugerowaliście, że no, mamy tą księgę albo... Ja mam jeszcze jedną taką malutką sugestię tylko. Jeżeli planujemy tutaj coś robić wokół tego muru, to ja bym na wszelki wypadek wrócił tam do nich i powiedział, że wyruszamy na poszukiwanie tej księgi, żeby się... Bo teraz być może mogą się zastanawiać, czy na przykład się właśnie nie będziemy tu myszkować gdzieś dookoła muru, tak? Tak, żeby, wiecie, sobie fortem zrobić. Myślę, że mamy tą księgę. To nie zadziała. Teraz nie naprawimy tego, bo jeśli albo uznają, że teraz skłamiemy, a nawet jak nam uwierzą, to uznają, że kłamaliśmy wcześniej, więc już jesteśmy kłamcami, więc nam nie uwierzą teraz też, więc tak będą strzegli murów. Jakby nie ma co kombinować już. Chyba, że nie myślą logicznie, bo są pod urokiem, no ale nie zakładałbym, nie budowałbym naszego planu pod kątem tego, że strażnicy są niekompetentni. Musimy to zrobić swoim rozplanowaniem i umiejętnościami po prostu. I jedyne, co mi przychodzi do głowy, to jest ta zielarka, bo ona może wiedzieć, gdzie nawet ten Raven przybywa, cokolwiek. Ale musieliśmy zakreślić się do niej. Też się skłaniam bardziej w stronę zielarki, bo ja mam wrażenie, że właśnie dom Triny będzie pułapką bardziej niż dom burmistrza. Do naszego na pewno nie wróci. No dobrze, ale to w takim razie pozostaje jedna rzecz. Taka, nie wiemy w zasadzie, jak są obstawione mury w pozostałych częściach miasta i wspinaczka na taki mur też może być ryzykowna, więc może warto było najpierw tych strażników zapędzić w jedno miejsce. Delata ci z tymi kamieniami. Gdzieś się kręci siedmiu ogrów. Tak. No właśnie. Możemy po prostu się przejść wokół miasta i poobserwować mury. Tak, tylko po drodze możemy trafić na ogrów. Możemy się skradać. Mhm. To jak, ile masz czasu na obejście całego miasta wokół? Skradając się. Trochę... Ale ogry też zasadzek nie robią raczej. Ciche do cichych nie należą. No nie wiem. Jakoś Elmenora dali radę porwać. Jakoś na nas niezauważenie kamień potrafili zrzucić. A to nie ma dowodów na to, że to ogry. Aha. Na pewno. W sensie Elmenora Ettin porwał, nie ogry. W obstawie kurwa czterech ogrów. Żadnego nie usłyszeliśmy. Ale to był Elmenor. Zgadzam się ze mną. To był Elmenor. Byłeś Elmenorem, tak. W sensie, no ja jestem za tym, że może ich jakoś tutaj... Plus to ogry to nie jedyny przeciwnik w tych lasach. Może po prostu podejdźmy pod bramę, poddajmy się, niech nas wprowadzą. Rozbroją nas. Nierówna śmierci? No właśnie. Rozbroją nas na wejściu. Ja nie mogę rzucić, wiesz, na siebie niewidzialne już w każdej chwili, ale co z wami? Znaczy, mnie mogę też użyć pierścienia, prawda, ale... Mi broń nie potrzebna do walki, ale no, z resztą będzie gorzej. No ja się w zwarciu nie nadaję. Mnie teoretycznie mogą rozbrajać, no, jeżeli uznają, że flet jest moją bronią, w co wątpię. Co? Zawsze mam jeszcze pozostałe instrumenty. Myślę, że jak Gildia Bez Twarzy nas obserwowała przez rok, chociaż nie jest powiedziane, że oni współpracują. Bardziej Gildię Bez Twarzy najął ojciec Emmy, więc chodzi mi o to, że mogą mieć informacje takie o nas, że będą wiedzieć, żeby zabrać ci... No dobrze, ale ja mam jeszcze to! Ja wyciągam tą harfę maluteńką. A no możesz sobie tam w tyłek wsadzić i nikt cię nie przeszuka może. I tak, i ją otworzyć i się rozsadzić, tak. Nie no, ona się... To, że ona wtedy urosła do takiej dużej... Ona jest do różnych rozmiarów. Może się zwiększać, zmniejszać. A
Nie, dobra, nie będę proponował. To pobudziłeś naszą ciekawość, Atro, no? Ty miałeś na myśli. Dobrze, co robimy? Wchodzimy do miasta. Dobra, gdzie zielarka mieszka? Może od tamtej strony faktycznie się spróbujemy dostać do miasta. Po no, prostu, zielarka była niedaleko rynku, nie? Mistrz Grzy się wyłączył. Mistrz Grzy, pokaż, gdzie zielarka mieszka. Mistrz musi pomyśleć. Gdzieś mieszka, kurwa, nie wiem gdzie. Nie, ona mieszka tutaj w tej dzielnicy gdzieś... gdzieś tu w tej okolicy, tam też mi się wydaje, między wschodnią tutaj, a południową bramą, powiedzmy. Bo na tym wzniesieniu tutaj były ta dzielnica kupiecka bardziej, nie? Tam chodziliśmy na sklepy. No i ona tam w tej okolicy była, no. Ej, ja wiem, jak ta starucha ma na imię. Mary. Mary, ojej, dobra. I stara Mary mieszka na południu? No, koło dzielnicy kupieckiej tam mieszka, tam gdzie się chodzi. Kupieckiej, dobra. No. Ale teraz mi coś przyszło do głowy w sumie. Możemy przejść się na plażę w sumie i poszukać gamacha albo jakichś innych rybaków i popytać, czy nie znają jakichś tajnych przejść do miasta, jakby jakąś kontrabandę przewozili. O ile oni nie są też pod jakimś urokiem, nie wiem jak bardzo to mogło rozejść się po mieście, czy tylko na samych strażników, czy też na przeciętnych ludzi. No i na plaży to będziemy trochę jak kaczki na odstrzał, więc... To jedna osoba musiałaby pójść i zapytać i to jeszcze zakraść się, a myślę, że wieczorami na przykład to już ci rybacy, wędkarze i tak dalej, no to są już za murami, nie? Bo oni są o świcie. Łapać ich o świcie trzeba. Bo... No, a jeżeli bym poszedł niewidzialny, to mogliby się przestraszyć. No! Ja mogę to zrobić, ale no... Jakby mnie zauważyli, to jestem chyba najszybszy z nas. Ale z wody jakbyś tam im wypłynął w trakcie mówienia. Z tego co wiem, to akurat ty potrafisz jednak oddychać pod wodą, ja chyba nie. Tak. No tak. No więc w sumie... Czyli ja mam... No nie głupi pomysł, jak chcesz pod wodą i się wynurzyć komuś jak syrena, to... Oni pomyślą, że jestem utopcem. Kijem dostanę, wędką przez łeb. No dobra, czyli ja mogę iść, okej. Okay. O ile idziemy w ten plan, albo po prostu Ja ci mogę pomagać, ja będę pod tą wodą, nie wiem, za nogi ci podsadzę, albo coś jakbyś za głęboko. Ruszmy może wreszcie w stronę tego miasta zamienić. Cały czas idziemy, Mordegard, spokojnie, nie możemy szybciej, bo to jesteś półkulawy. Ale ja już chcę tam być, a nie rozważać, kurwa, plany, w skład których wchodzi udawanie utopca. Mordegard, trzeba rozważać rzeczy, żeby się znowu nie wpierdolić i żebyśmy się nie skończyli tak jak ty przed chwilą. To utopce nie miały z tym nic wspólnego. Dobrze, to może zacznijmy od tego. Dojdźmy od tamtej drugiej strony do plaży. O świcie, zakradnijmy się do tych, jeżeli będzie jakiś rybak. Podpytajmy. Stracimy czas. Nie no, wędkarze wychodzą w wschodzie słońca. Teraz jest południe. Kurczę, cały dzień chcesz czekać, całą noc? No dobra, nie. Bez sensu, to już prędzej nocą bym się zakradł przez mury. Zamiast kurwa czekać na ranek, żeby się zaprosić. Dobrze, i o ile myślisz, że teraz po obrężeniu nagle wędkarze stwierdzą, ogry poszły pokonane, to na pewno nie ma już niebezpieczeństwa, pójdziemy łowić ryby. Nie znam ich obyczajów. To był tylko... To była propozycja, to była ewentualność. Stronę, bo tam mieszka mniej więcej ta zielarka, więc i tak możemy zobaczyć plażę z daleka i tak zobaczyć, czy ktoś wyszedł, czy nie. Jeśli coś muszą, tak? Jak sobie spojrzycie na dół mapy, tak na plaży, to coś ciekawego jest. No faktycznie! Co to za dziura i tory? Czy my coś wiemy o jakichś takich przejściach? Od strony plaży, pod miasto? Jest stara kopalnia, jakieś wykopki, nie wiem... Ktoś tam pędził bimber. W sumie jesteśmy w tym mieście na tyle dawno, że możemy już takie rzeczy wiedzieć. Ale nie pamiętasz w tej chwili, nie? Myślę, że parę randek na plaży też spędziłem. No jedną z kopalni. Ciągałeś ją do kopalni, ona ma bardzo specyficzny gust. Że z kamieliny oglądali w ścianach czy coś. Elmenor robi tak mega ploteczki. Więc i myślę, że Atro też byłby w stanie wiedzieć. Bo raczej reszta nie miała takich kontaktów jakichś bardziej z ludźmi w wiosce, tak żeby tak z nimi regularnie się spotykać coś. Mordegard jeszcze z Kowalem gadał ewentualnie.
To myślę, że krasnolud też raczej by wiedział. Dobrze, więc tak. Faktycznie jest taka stara, opuszczona kopalnia, która kiedyś po prostu musieli przerwać w niej pracę, bo jeden z korytarzy się zawalił i zrobiło się zbyt niebezpiecznie i jest zbyt duże ryzyko zawalenia i szczególnie, że to jest pod wzniesieniem, gdzie jest dzielnica kupiecka, więc bali się, że po prostu ta dzielnica cała się zawali, jak będą kopać tam za bardzo. Mimo, że tam były fajne złoża węgla, to musieli to przerwać. To co? Wszyscy na 3-4? To... Kurwa, kopalnia jest na plaży. Jest kopalnia na plaży, no. Teraz mi się tak przypomniało. Ale żeście się zsynchronizowali. Jak tak o tym mówisz, to no mi bo... też. No bo zamknięta i w ogóle tam nie ma jakby przejścia. No tylko, że nie ma przejścia do góry, chociaż w tamtej okolicy też w teorii jest studnia pod w dzielnicy kupieckiej. Może jest jakieś połączenie między kopalnią a studnią, bo się na przykład dokopali do jakiejś rzeki podwodnej i musieli to w ten, chociaż tak blisko rzeki, to wątpię. No, nie wiem, czy tam cokolwiek da, ale... W każdym razie poszedłbym na tą plażę wieczorem, tak jak będzie zmierzchać. Zobaczył, czy kogoś nie ma. Kogoś podpytać. Może o tą kopalnię, czy jest jakieś połączenie z dzielnicą kupiecką. A jak nie, to będziemy improwizować o tam, jakby, nie wiem, od strony plaży się dostać, może nad kopalnią. Bo tam, od tamtej strony nie ma muru, bo jest po prostu skała. Więc może tam nie będą patrolować. No tylko to... będziemy się musieli po skałach wspinać. Tylko to jest blisko bramy, dwóch bram nawet. Przy dzielnicy kupieckiej i na dole przy porcie, przy plaży. No. Pytanie, czy jak gdybym miała się... Teoretycznie ja mogę polecieć wysoko, ale musiałabym być chyba ubrana w kolorze nieba jak najbardziej, żeby oni pomyśleli, że jest... Nie no... Tak, żeby wam coś pokazać, albo żeby ich obserwować z tymi moimi białymi włosami. Czy to tak? Nie. Musiałabym polecieć chyba na Golasa i w ciągu dnia. Idealna pogoda. Poproszę jedną osobę o rzut D20. Wyjdziecie cały czas w stronę zachodniej bramy. Tak, tak. Idziecie w stronę tej zachodniej bramy. Jest... O dziwo, tutaj jest dosyć cicho. Jedyne co słyszycie to jakieś dźwięki idące z miasta. Na zasadzie, no nie ma tam jakichś okrzyków aktualnie, ani nic takiego, tylko bardziej gdzieś słychać biegających ludzi po tym mieście. I jak idziecie już tak dosyć blisko tej zachodniej bramy, że jesteście w stanie ją zauważyć, widzicie, że ona się w pewnym momencie tak zamknęła w tym momencie, jak tam przechodzicie, czyli była otwarta. I to tyle na razie. Na razie no, widzicie też, że jacyś dwóch strażników gdzieś tam patroluje ten mur, ale chodzi tak w jedną, w drugą dosyć znudzeni i co chwilę zerkają w stronę wnętrza miasta, patrząc na coś tam. Zamknęła się brama, która jest pora już teraz dnia, która się zrobiła? No minęło tak godzinka maksymalnie, odkąd żeście wyszli stamtąd. Dziwne, że zamknęli bramę o tej porze. Na noc zamykają. Może spodziewałem się ataku. Albo atakują właśnie w tym momencie, może... Może po prostu wejdźmy? W którą stronę patrzą strażnicy? Albo nas widać? No i co jakiś czas zerkają w stronę lasu, ale głównie jednak patrzą w centrum miasta, nie? A czy jak szliśmy, bo słychać, że ktoś biega po mieście? Tak. Było słychać jakieś głosy, jakieś krzyki i coś? Krzyków nie, ale było słychać, że ktoś się tam przemieszcza, często dosyć szybko. A i raczej jakieś większe ilości osób niż jedna. Ej, zaraz, a jakbyśmy się teraz cofnęli? Ale po co się cofać? Teraz mamy mur przy sobie, bramę. Może teraz wejdziemy po prostu i potem w mieście się będziemy skończyć. Ty sugerujesz, że jak się cofniemy, to brama się otworzy? Nie! Chodzi mi o te dziwne dźwięki, które idą razem z nami, jak coś... Jak z nami? Co, o czym ty... Gdzie ty masz uszy? Pod włosami. W mieście coś się dzieje, ktoś nie. biega, no i strażnicy nie, patrzą się do środka miasta. Czy ja mam tu wam, nie wiem, rozrysować? Nieważne już, no. Patro, może doskonale wiemy, że
dziewczyna twoja jest w tarapatach, tak? Wszyscy chcemy ją uratować. No i nie musisz się na nas tutaj wszystkich, proszę ja ciebie, wyładowywać swoich presji. Nie, tak? Bo nie wiem, bo coś się dzieje. Coś się dzieje, a wy macie jakieś chore pomysły, żeby się wracać. Jakby nie wiem, każdy po pomysł cholerę. Jest dobry. Nie, nie każdy pomysł jest dobry, kurwa. Jakbyś, spokojnie, jakbym kazał ci skoczyć z mostu, spokojnie, to byś uznał, że to dobry pomysł? Łyknij Meliskę. Spokojnie. Pomyślmy. Brama się zamknęła. Jakiś był tego powód. Mamy poruszenie w mieście, tak, strażnicy patrzą. Tak, coś się dzieje. Pewnie, kurwa, ogry atakują, więc chodźmy do muru i wspnijmy się teraz. Ważniejsze pytanie mam, dlaczego w ogóle była otwarta? Bo mają zatrzymać tylko nas, no. Starają się podtrzymać, że miasto nie jest pod żadnym, kurwa, zaborem. Słuchaj, Ema, albo są tacy po prostu fantastyczni i zapomnieli zamknąć. Czy to jak ważne, z drugiej strony czemu? Ich atakowali. Co jest ważne, to to, co się dzieje teraz. Dobra, jest zamieszanie w środku miasta. No, no. Nie wiem, Elmenor. Elmenor pójdziesz pierwszy jako niewidzialny i nie wiem, jak wejdziesz na mur, to zaćwierkasz za nas, czy coś i my pobiegniemy, jak będzie czysto. Jak on ma wejść na mur? No z liną tą waszą magiczną. Ale lina nie zrobi się niewidzialna. Ale jest mniej widoczna niż całościowy człowiek w ciągu albo... bo przypominam wam, że jeszcze jest dzień. Chcę się podkraść pod mur. Albo możemy się podkraść pod mur, ja z Emmą na przykład, bo się świetnie skradamy. I wejść tam we dwójkę i potem wy wejdziecie, a my się zajmiemy strażnikami, jakby był problem. Okej, no dobrze. Dobrze, to w takim dobrze. Razie idźcie. Proszę. Dobrze. Emma już poszła, więc Emma, proszę cię na skradanie i dodatkowo prosiłabym cię też na sztukę przetrwania. Ale to z czymś innym. Ewentualnie może być śledztwo. Ja chcę się zacząć skradać z Emmą, za Emmą gdzieś tam. 12. To tak samo poproszę cię? Nie to klikłem, sorry. To już chciałam powiedzieć, że fajnie. Nie, bo na kartę mi się klikło, akurat na percepcję. Skradanie się. 19 i co? Sztuka przetrwania albo... Albo śledztwo. 8. Emma, ty jesteś w stanie zauważyć, że są jakieś dosyć świeże ślady na trakcie i nie są one ogrów. To na pewno, ale nie wiesz jakby szczegółów. Na razie musiałabyś się zatrzymać, przyjrzeć się im coś. My nie interesuje mnie to. Dobrze. To ja sobie rzucę, czy strażnicy sobie was zobaczą. Czy nie patrzą w naszą stronę? Bardzo pasywną, proszę powiedzieć. Dobrze. Podchodzicie pod mur, faktycznie. Udaje się wam zakraść. Idziecie gdzieś między jakimiś najpierw drzewami, później między krzakami, później między jakimiś nierównościami terenu. Skradacie się, zatrzymujecie się w momencie, jak ci strażnicy się odwracają w waszą stronę. Podchodzicie bliżej, jesteście już praktycznie pod bramą, więc strażnicy nie są w stanie za bardzo was zobaczyć z góry, z samego szczytu tego muru. Co robicie? Ja chcę sprawdzić delikatnie, czy brama jest zaryglowana. Delikatnie ją popychasz. Nie, ciągnę. A jak ona się otwiera? Do środka czy do zewnątrz? Z reguły bramy w sumie chyba się otwierają albo do góry, albo na zewnątrz, nie? Nie wiem. Ciebie się pytam. Ona się otwiera do środka akurat. Do środka, dobrze. No to delikatnie, no tak tylko delikatnie pcham, czy jest zaryglowana. Zastanawiam się, że ci rzucić, ale tak. Rzuć sobie D20, jak będziesz mieć powyżej 13, to ci to będzie otwarte. 14. Więc czujesz, że nie ma typowo oporu, że jest uchylona. Więc chcę ją uchylić i zerknąć. Przynajmniej tak szparkę zobaczyć, szerzej głowę wychylić, zobaczyć, co tam się znajduje za tą bramą. Już za niekompetencja ludzi. W każdym razie wychylasz się i zauważasz dosyć duże zamieszanie w mieście. Pierwsze, co ci się rzuca w oczy, to dosyć dużo kłębów, jakiś pyłu, trochę dymu jeszcze jest gdzieś. Tak dosyć nisko już ten dym jest, już nie idzie tak w górę, że widać wszystko z daleka, dlatego wcześniej nie zauważyliście. Widzisz też dużo ludzi gdzieś biegających, głównie strażnicy, dosyć niewiele cywilów. Widzisz też kilka domów, które gdzieś się paliły. O dziwo, paliły się, ale teraz już się tylko tlą. I za bramą nie ma nikogo. Stricte w sensie, nie ma z żadnej straży nie stoi. Nie, nikt nie pilnuje na dole bramy, raczej wszyscy są dosyć rozbiegani. Więc uchylam tak, żeby można było po prostu przejść.
I tak tylko ręką pokazuję. I wchodzę i chcę gdzieś się od razu schować pod murem, ale gdzieś w jakimś krzaczku, pod drzewem, za domem. Tak, żeby mnie z góry strażnicy nie zobaczyli tak od razu, nie? Jasne. Nie musisz rzucać ponownie, więc... Macham głową i macham do reszty, wskazując na bramę. No, zaczynam kwestionować inteligencję tych strażników jednak. Te dywagacje przez godzinę. Co to było? Ja chcę rzucić na siebie niewidzialność. Może są po prostu... Znaczy, wiesz, może to jest ich forma obrony czy buntu wobec tej ingerencji w ich umysł? Nieważne, Mordegard, biegnij! Wafel? To tam małe nogi! Wafel, zostajesz. Miasto to nie jest dla ciebie. Ty jesteś duży, za duży jesteś. Zostajesz, kręcisz się naokoło. Z dal od kłopotów. Skradacie się, czy po prostu idziecie, czy co robicie? Ja mam coś skradać. Ja jestem niewidzialny. Elmenor, ty będziesz mieć rzut takim dużym ułatwieniem, no bo możesz jednak coś tam nadepnąć, coś tam hałas wyrobić i mogą po prostu zwiększyć czujność, więc tylko o to chodzi, ale ogólnie to i tak jest grupowy, więc proszę o skradanie się. No, Mordegard się... 20. 6, 14, 20. Nie skrada, przepraszam, ale grupowy to chyba i tak przejdzie, nie? Tak, grupowy przychodzi. Mordegardzie masz farta, bo chyba po prostu w momencie, jak miałeś się gdzieś potknąć, Ila cię podtrzymała, złapała cię, żebyś nie zrobił hałasu, wzięła cię, pociągnęła za sobą i wskazywała ci po drodze, gdzie masz nie stawać, żeby się nie potknąć. I dotarliście również pod bramę miasta i możecie wejść za Emmą, za Atro. Czy ja wyszłam za drzwi i ja kurwa nie wiem, gdzie oni są, więc Mordegard musi mi się gdzieś schować. Pcham Mordegarda do jakiegoś krzaka, który wydaje mi się na tak złoży, że schowa Mordegarda. Mordegard daje się pchać, tak po co poczeka, ale spoko, no wchodzi do tego krzaka. Ja za nim. I w sumie nie wiem, co dalej. Ja też gdzieś tam za mną czmychnąłem, chociaż pewnie nie zauważyłem, do którego krzaka, ale weszła, ja czy ten. Chcę tylko powiedzieć, że zamykam, przymykam tą bramę za sobą. A to Melmer w nos, bo jeszcze nie wszedł. Zdążyłeś wejść, czy nie? Nie, no się śmieję. Że tak, no, ja to sobie idę kroczkiem normalny. W sumie tak, oni się skradali, ty doszedłeś normalnie, więc byłeś prawie dwa razy szybciej za tą bramą. Jesteście w mieście, widzicie to samo, co wcześniej Emma. Harmidern, palące się domy, tlące się domy, przepraszam. Piach, jeszcze trochę dymu, mało cywili. Co robicie? Co robimy? No, jesteś tu, dobra. Kurwa, no teraz to nie wiem. Albo do zbawki. Dobra, gdzie mam iść? A ty gdzie kurwa jesteś? Za tobą. Słyszysz głosy, ale ich nie widzisz. No, dlatego się ustala plany najpierw. No zajebisty plan. Brama była otwarta. Ja tu od godziny myślałem, a wy kurwa dywagowaliście o jakiś kurwa, nie wiem. Dobra, nie traćmy czasu, mam godzinę. Świetnie, teraz nie traćmy czasu. Gdzie mam iść? Mam godzinę. Dobra. Czy my jesteśmy od tej bramy? Czy ja mam blisko do tej zielarki teraz? Mam blisko, nie? No jest po drugiej stronie miasta, bo wy jesteście przy zachodniej bramie, tutaj, w tym miejscu. A kurwa, faktycznie, ja to w dupie. A zielarka, no, będzie gdzieś tu, nie? W tej okolicy. Mhm. Więc musicie przejść całe miasto w momencie, jak dużo osób tutaj się gdzieś kręci. No są budynki, są rośliny, są jakieś rzeźby, ławki, studnia. Są jakieś miejsca, żeby się tutaj przedrzeć. No i mimo wszystko też to nie jest tak, że co 5 sekund ktoś przebiega, tak? To jest tak, że biegnie 2-3 strażników, potem chwila jest w spokoju i potem znowu ktoś tam biegnie, nie? Cywile raczej gdzieś tam, jeśli ktoś został, to zaczęli się chować do tych domów, które jeszcze są całe i są w stanie się w nich schować. Dobra, jak... jak widzę, że nie wiem... Ila z Mordegardem poszli pod inny krzak, to ja tak do nich macham, żebyśmy się zebrali pod jednym krzakiem, czy jakimś większym drzewem, pod tym murem. Przeczłapiemy. I... Dobra, słuchajcie. Jest środek dnia, praktycznie. Coś w środku miasta jebło. Pytanie, czy chcemy teraz na przykład zrobić rekonesans po mieście, tylko tutaj najlepiej to aktualnie ja, Emma i Elmenor będzie się skradać. Przejdźmy między budynkami, może do karczmy. Karczmy, zobaczmy, co się dzieje.
myślę o domu burmistrza, żeby chociażby z daleka ocenić, jak bardzo go strzegą. No i o domie Triny. I co w strażnicy się dzieje. Te cztery miejsca mnie interesują, powinny być dość blisko siebie. No ogólnie to było tak, że strażnica była obok domu burmistrza, to było praktycznie na tej samej ulicy, a dom Triny praktycznie przylegał do tej strażnicy tam z tyłu gdzieś. I karczma była też nieopodal jakoś, nie? Tak, tak. Karczma była gdzieś po drugiej stronie dosyć blisko. Ale troszeczkę dalej, nie? Strażnica, dom Triny i burmistrz byli praktycznie obok siebie, a karczma kawałek dalej. Spróbujmy się tak zakraść pod... tak od tyłu może tego domu burmistrza, tak od strony ogrodów, zobaczyć ile mają ludzi, chociażby nie wiem, jak ogród mają obstawiony, bo z tamtej strony i tak najłatwiej się dostać chyba do jego domu. To może wejdźmy tym przejściem do piwnicy burmistrza. Też myślałem, że ktoś się tam może chować, tylko to jest no dość blisko też głównej drogi. W sensie od głównej drogi się skręcało do tego wejścia tajnego. Więc ktoś akurat w środku dnia może nas tam przyuważyć, ale można zobaczyć. Ale i tak jakby ten dom burmistrza i tak dalej macie prawie, że po drodze do zielarki, czy tam do waszego domostwa, nie? No myślę, że okej, okay, już tak scalając to, to myślę, że kurde, karczma będzie bliżej, więc możemy faktycznie zajrzeć do karczmy. Po drodze zahaczając tak łukiem o dom burmistrza, właśnie strażnicę i Trinę, żeby zobaczyć po prostu z daleka, jak to tam wygląda. Tak z jakiejś uliczki, coś takiego, nie? Ktoś coś innego deklaruje, nie? Tak, ja chcę. Są jakieś zwierzęta? Szczury biegają, cokolwiek. No myślę, że zwierzęta też biegają w różnym popłochu. Smoki. Jakiś koń na pewno gdzieś przebiegnie, jakaś owca. Nie, ja potrzebuję z takich zwierząt, takich, które nie biegają w panice. Takich wychillowanych. Jakiegoś szczura na wypatruje albo ptaka. Myślę, że jakiegoś jednego takiego kota możesz znaleźć, który gdzieś tam się skitrał w śmietniku. Rzucam na siebie Speak with Animals. Czyli jest najbliżej nas jest jakiś kot ze śmietnika? Tak. Ale ja nie kojarzę, żeby to był czyjś kot. Nie. Tak, ze śmietnika to raczej. Ale nie jestem pewna. Może już zużyty i wiesz. Ktoś wywali. To ja tam do tego kota. Panie Sierściu, pst, pst. Panie Wąsaty, pst. Jak już, to Madam Wąsik. Kurwa. Pani Madam Wąsik. Głowy dzisiaj dobre? Ona się tak odwraca z taką ością ryby w pyszczku, kładzie ją tak przed sobą, siada. Dobre. Bo chaos w mieście, tak? A ja mam takie pytanie, bo nas dawno nie było, prawda? Tak wyglądamy na takich, nie? Których dawno nie było. Gorzej niż ja po całym dniu w śmieciach. Tak, tak, dokładnie tak. No my się z madam nie możemy równać. Ale ja takie pytanie mam, bo... tak nie wiem za bardzo, co tu się dzieje. Poszedł jakiś coś? Co to za zamieszanie? Ja pytam pani, bo koty to zawsze wiadomo, wszystko wiedzą najlepiej, najlepiej zorientowane, oni wszystko spostrzegą. No, spałam rano w słoneczku, było ciepło. Tak, pogoda dobra. Tak, było bardzo przyjemnie i nagle był wybuch jakiś. Było takie... Było słychać takie... A wybuch? A skąd wybuch doszedł? Podskoczyłam jak poparzona. Ale nic się pani nie stało na szczęście, prawda? Dobrze pani wygląda. Ona to trochę takie futerką. Zaczęła się lizać tam w takim miejscu, faktycznie jest takie przypialone. To z tych... Te cegły, to tam, tak wskazuje łapką. Nie, tak. Że się podpaliło, wybuchło, tak? Takie przerażające było. A to ja mam jeszcze inne pytanie, bo my szukamy tutaj takiego... ja chcę jej opisać, jak ten Raven wyglądał. Jakiegoś faceta w kapeluszu z piórami, czy jeszcze takim takiego pana, który się też tak nosi, dobrze ubrany, czy coś. No, bawiłam się kapeluszem takim z piórkiem przez chwilę. A no. No ale zabrali mi zaraz. Ale to nie był pan w czarnych włosach, nie. Nie czarne włosy. A jak? Nie miał włosów.
Łysy był? Nie miał sierści. Łysy. Łysy pan w kapeluszu, tak? Ale nie taki jak wy, tylko no, takie jak... Coś na twarzy miał dziwnego. O, porządku, a gdzie jak masz... takie jak idę nad rzekę, to tam takie jem. Jak on był duży, to bym go nie zjadła. Eli, szybko się namyśli jajko chodzące. Kult karpia. No już chyba wszystko wiadomo. Raczej w słodkiej wodzie nie ma macek. No ale dobra. Ja tak... Węgorze są. Dobrze, a gdzie go można znaleźć, tego dziwnego jegomościa w tym piórku? Co pani tak niegodziwie zabrał ten kapelusz? Poszedł chyba jeść te takie, jak on, do portu. Znaczy nad rzekę. Jeść takie? Co? No, nad rzeką. Z rzeką jest teraz, tak? Tak. I coś tam je, dobrze. A dużo jest tak... Nie, tylko on jest taki dziwny, tak? Tylko ten pan jeden taki dziwny. Nic więcej się nie działo dziwnego? A jeszcze bym zapytała, bo pani kotka to na pewno tutaj już dłużej żyje, prawda? A tak zna miasto jak własną kieszeń. Madame Wąsik. Pani Madame Wąsik. Madame dłużej tu żyje i zna pewnie wszystko jak własną kieszeń. Nie to, co my, tylko rok znamy miasteczko. Młode dzieci, tak? A co? A, bo ja pytanie mam, bo tu jeszcze taka... Pani kapitan mieszkała, co zarządzała tym miastem. I ponoć coś nie widać ostatnio. Może pani, może madam wie, widziała ją może ostatnio. Taka krótkowłosa, taka. To ta zarządczyni Trina, czy jakiej to. I ja tam się ci miał, czy do kota. Tak, a wy widzicie, jak ten kot jej odmiałkuje i tak co jakiś czas się liże, albo coś podgryza tą oś. Mogę mieć jedno zastrzeżenie? No. Czy ten kot ma na tyle inteligencji, żeby kurwa wiedzieć takie rzeczy? O ty tak. Jest jak w Cthulhu. Znaczy wiesz, no jakby to nie było takie idealnie odpowiedzią jeden do jeden, tak mam no wrażenie. Starałam się trochę tak na oko. Nie jest kot, który mi mówi imię, nazwisko, adres, kurwa i wszystko. Krytyczna 20, nie wierzę w to po prostu. Ona wie wszystko o tym mieście. No, także ja się pytam o Trinę tylko. Ja pewnego dnia tam był taki harmider w jakimś domu. Coś tam. I był ten z dziwnym tym na twarzy czymś, z piórem. I była też tam ta kobieta. I zabrali ją gdzieś ze sobą. A już z tego domu wynieśli, czy ona nigdy nie wyszła z tego domu? Zabrali ją stamtąd. A tak w jakim kierunku mogli ją zabrać? Czy się madam nie interesowała? Zabrali ją? Co się pyta? No dobra. Czyli nie ma jej, w sensie, że ona mi tłumaczy, że nie ma jej w jej domu czy w strażnicy? Nie wiadomo. Okej, okay, kot nie wie, ja nie wiem, dobra. Zanim to samo. No właśnie. No dobra, dobra, dziękuję bardzo. Także miłych łowów, smacznego i te sprawy. I się ona tak kotu. Zaczęła tak niuchać w twoją stronę, pewnie masz mięso dla sobodźwiedzia gdzieś. No, no dobrze, wyciągam taki kawałek mięska i daję. Proszę, proszę bardzo, mam nadzieję, że będzie smakować. To takie całkiem niezłe mięsko jest. Sam raz dla madam. Tak, wącha, bierze tak do pyszczka, przeżuwa. Dobre. To ja zabieram. No. To madam dostanie tak, ja może dam ze dwa plasterki, gdyby madam tak jeszcze przebiegła się po mieście, tak jak w wolnej chwili, bo my się tu będziemy pewnie kręcić. Może by coś usłyszała o tej pani kapitan, takiej tej, co tutaj rządziła tym wsią, żeby się rozrastała, żeby dobrze było zwierzętom i wszystkim ludziom. Zaraz to sobie rzuć na perswazję. Ale z ułatwieniem, bo już zaprezentowała, że jest gotowa jej zapłacić tym mięskiem. Co się dało 11, jak nawet z ułatwieniem, jak nie to 7. Ten kot nie zainteresowany. Jeszcze sobie futerko znowu przypiekę. A, no tak, to trzeba być bezpiecznym. Dobra, dziękuję. I odwracam się od kota i od śmietnika. Wracam do reszty. Ten kot wskakuje gdzieś na śmietnik z tym kawałkiem mięsa, kładzie się i zaczyna tak podjadać go. Nasz poszukiwany ten... Raven, czy jaką tam? No aktualnie jest na plaży. Znaczy w porcie. Nie, na plaży? I co kot powiedział? Na plaży? Nad jeziorem? Jakim kurwa jeziorem, Mordegard? Czy ty kurwa... Skąd kot z... Skąd kot Skąd no. kot z śmietnika wie, że teraz na plaży jestem... No ma tam wąsik! Ema, nie zwykły kot. Dobrze, siedział w śmietniku. Ale wszystko wie. Plaża mi się z jeziorem kojarzy, no sorry. Coś robić, pożywiać się? No bo ona powiedziała, że on teraz inaczej wygląda. Jest brzydki i wygląda
jak coś, co ona jada z wody. Małuski? Nie wiem, może jest jakąś rybą albo sobie ślizgłę. No, ci ucieszcy umysłu nie wygląda jak ludzie. No. No, że oni mają macki na twarzy. No, to tak, to ona powiedziała, że on teraz tak wygląda. Nawet nie próbuje wyglądać jak człowiek. Znaczy, niekoniecznie. Po prostu ukrywa się przed ludźmi. Niekoniecznie to musi działać na koty. Niekoniecznie się przejmował zwierzętami, żeby... No, też fakt. Okej. Okay. Ale jest nad wodą poszedł jeść. Możemy się zacząć skradać w sumie w stronę tamtej bramy i... U Trinie nie wiadomo. Zabrali ją gdzieś, ale kot nie umie powiedzieć skąd, gdzie i jak. Świetnie. Równie dobrze mogli ją schować w sumie w tym podbrudzie. W każdej piwnicy w domu. Za dużo. Niby tak, ale no, u burmistrza jest najbardziej jakby taka ukryta. Chociaż powinni wiedzieć, że my o niej wiemy. Albo klasyczny cel. Nieważne teraz. Jak się jego pozbędziemy, to pozbędziemy się większości problemów naszych. Myślę, że trzeba się zacząć skradać w stronę bramy, która wychodzi na plażę. Zobaczyć, ile tam ludzi, ile strażników. A jeszcze, tej bramy. Słuchajcie, to nie jest zwykły pożar. Coś wybuchło. Był wybuch. Tak jakby ktoś coś podłożył. Tak kot mówił. No, tak się domyślałem w sumie, ale no, okej. Okay. Ale nie taki pożar, tylko coś wręcz takiego nagłego. Ciekawe kto. Jakaś dywersja. Tylko po cholerę. Dobra, chodźmy w stronę tej bramy. Zobaczymy, ile tam strażników się kręci. Jak za dużo, żeby się przekraść, to po prostu poczekamy przy niej, żeby się zaczął wracać może ten gościu. I wtedy go dopadniemy, albo go wyśledzimy, gdzie on zmierza. Nie wiem. Ocenimy sytuację przy tamtej bramie od plaży. Po prostu. To wyjdźcie przodem, ja z Mortegardem będziemy troszkę bardziej z tyłu. Dobra. Elmenora i tak nie zobaczy. Ja się zaczynam skradać w stronę przy murze w takim razie, żeby dojść do bramy, która jest od strony plaży, nie? Od tej południowej. Myślę, że większe szanse macie, jak zrobicie grupowy rzut na skradanie, niż jak się rozdzielicie na dwie części, więc... Jeszcze jeden. Nie chodzi mi tylko, żeby tam, wiesz, parę kroków za nimi, żeby nie było, że grupą, tak, znaczy, że grupą, w sensie, że sobie na plecach siedzimy, nie? Jeszcze po jednym rzucie na skradanie się od każdego. Elmenor, te same zasady? 24. 20. 27. 10. Ale połowa jest 20 plus, więc... 8. Bez problemu daje się wam zakradać. W którymś momencie musieliście się zatrzymać przy tej uliczce, jak był zakręt, bo usłyszeliście jakieś kroki. Już wam serce stanęło po prostu w piersiach, że ktoś wbiegnie na was, ale po chwili one się zatrzymały i zaczęły zawracać. Usłyszeliście jakiś głos, który krzyknął do tej osoby i dlatego ona się gdzieś tam zawróciła. Poczekaliście chwilę. Była cisza, więc udaliście się dalej, w stronę tej bramy, do portu. Czy po drodze zahaczacie o coś, czy po prostu idziecie od razu bezpośrednio do tej bramy? Jak my idziemy wzdłuż tych murów, od tej strony plaży, tak powiem, to i tak nie mam za bardzo co zahaczyć, bo nikt tam nie mieszka, niczego tam nie ma. Chyba, że jak przychodzimy gdzieś koło jakichś budynków, można zajrzeć przez okno, to bym chciał zajrzeć. No, też właśnie to miałem mówić, że zobaczyć, jak zwykli mieszkańcy się zachowują. Czy są w panice, czy mają zaryglowane drzwi i okna zabite dechami, czy sobie żyją normalnie, pranie wieszają i tak dalej. Rzućcie sobie na intuicję, ale na percepcję też, ale na intuicję tak ogólnie. To co najpierw? Najpierw na percepcję, potem na intuicję. Wszyscy? No, jak się rozglądacie i chcecie zobaczyć, co po drodze się dzieje, to tak. Kurde, kartku. Ja też mam jedną tą inspirację, nie? No jak masz tego masz. Takiego... Mam zaznaczone, wszyscy mieliśmy z tego, co pamiętam, więc... To możesz sobie przerzucić. Ale czy to jest aż tak ważne? No w sumie możesz trochę remidru narobić, więc coś mógłby... Tak, albo ryja sobie obić totalnie jeszcze bardziej niż mam go obitego do tej pory. Będziesz mieć nos złamany do końca życia. Przynajmniej się nie wywaliłem.
Dobra, to po kolei od Atro możesz powiedzieć od razu, że percepcja to intuicja, to... Tak, tak. 9 percepcja, 10 intuicja. 19 percepcja i 13 intuicja. 13 percepcja, 11 intuicja. 10 percepcja i 20 intuicja. 7 percepcja, 13 intuicja. Jak idziecie po drodze, widzicie, że większość z domostw, mimo że zaglądacie przez te okna i w ogóle, to jest tam pusto, pusto raczej. Z reguły nikt się tam nie kręci, nikt się nie wierci. Są pojedyncze domostwa, których właśnie Emma i Elmendor jesteście w stanie zauważyć, że ktoś się kręci. I to są raczej pojedyncze osoby, ewentualnie jakieś rodziny, które się gdzieś schowały i ewentualnie coś tam biorą, żeby dać swojemu dziecku, które jest gdzieś tam przerażone, schowane w kącie. I nie wychodzą, nie robią jakichś takich za dużych ruchów, nie starają się raczej być cicho, żeby nikt nie zwrócił na nich uwagi. Pozostałe rzeczy, to jak pójdziecie kawałeczek dalej, to jesteście w stanie usłyszeć, jest jakiś dom, który wygląda na lekko podpalony, trochę taki ma zapadnięty dach i słyszycie ze środka jakieś takie pojękiwania, stękania. Jak się przysłyszycie tak trochę bliżej, jesteście w stanie usłyszeć coś w rodzaju pomoc, boli. A jeśli chodzi o intuicję, to Elmendor i Illa, wiecie, że w sumie coś jest takiego dziwnego w tym mieście. Aktualnie jest taka atmosfera grozy trochę. Czujecie też, że to jest nietypowe, żeby tyle domostw było pustych, które mijacie. I albo oni już zniknęli, albo wyszli z miasta, albo uciekli. Gdzie są ludzie? Stawo tu. W tamtym domu ktoś woła pomoc. Aż kurwa. To co, podejść tam, zerknąć przez okno do tego domu w takim razie. Trzeba zobaczyć. Tak, podchodzisz, jak zerkasz przez okno, zauważasz tak na pierwszy rzut oka co najmniej jedną osobę, która jest gdzieś przywalona tak dyskami i nie może się ruszyć, po prostu jest przyblokowana, ale ogólnie tam jest dużo rozwalonych rzeczy w środku, cały strop gdzieś z dachu się zapadł i prawie całe wnętrze jest tak zawalone. Co się robimy z tym domem? Czy olewamy to? Ja bym pomógł. Mam tę historię, gdzie są ludzie, ale to zaraz. Pochowali się pewnie. Aha. I w domach ich nie ma? Nie pamiętacie, że Vaira i Naris mówili, że Vaira i... Naira i... Naira i Varys. Vaira i Naris. To po prostu już są fanfiki tworzone, okej? Vaira i Naris, wow. Dobra, moja wina, że w drugą stronę też działa. Naira i Varys mówili, że... Ale działa właśnie. Naira i Varys mówili, że ci łupieżcy umysłu potrafią zamieniać ludzi w siebie, tymi kijankami. Moim taką teorią moją jest, że po prostu zebrali ludzi, którzy się nie schowali, najłatwiejszych do wyłapania i gdzieś schowali. W wystarczająco dużym miejscu, żeby się z niego nie wydostali. Na przykład w piwnicy burmistrza. To idziemy pomóc? Tak. W ogóle. Tak. Chcę podejść też do tego okna i chyba trafiam nosem na pośladek Elmenora, bo ja się skradam, a on stoi przy nim. Tak, zahaczasz gdzieś o coś, ale nie widzisz o co. Nie, no ja się odsunąłem. Jak się odsunąłeś? On się zakradał, a ty stałeś tyłem do niego. A przepraszam, ktoś za mną podszedł do tego okna? Ja podszedłem do okna. Skradam. Tak. No chyba, że Elmenor zadeklaruje, że w trakcie jak gadaliście coś jeszcze chce zrobić, na przykład pójść do was czy coś, czy stoisz tam i patrzysz? Tak, stoję pod tym oknem i rozszerzam pośladki. O, idzie w moją stronę. Jeszcze spodnie ściągnij. Nie, to weź, bez przesady. Dobra, Atro, podchodzisz do okna, zaglądasz i widzisz to samo, co Elmenor przed chwilą. Czy da się wejść jakoś do tego domu?
No są jakieś drzwi. Raczej nie będą jakoś zaryglowane czy coś, więc pewnie da się przez nie wejść. Któreś z okien jest uszkodzone, więc można też przez okno spróbować wejść. Tak, chcę przez okno spróbować wejść. To jest właśnie tak chciałem. Ja w ogóle nie wchodzę, jak nie będziemy się pchać chyba wszyscy do tej chałupy, która może się zawalić. Ja też nie, bo jak wejdę w interakcję, to stracę widzialność. Idę. Idę za mną. Nie ma, wchodzisz pierwsza, tam wybijasz, może się... Nie, nic nie wybijam. Nie, nie o to chodzi. Jest to uszkodzone okno, więc musisz się trochę gdzieś tak troszeczkę wybić, żeby ono odskoczyło. Nie, nic nie wybijam. Nic kompletnie. Nie, nic kompletnie, po prostu chcę je otworzyć. Znaczy nie chodziło mi o to, że wybijasz szkło. Nie wiem, mówisz, że wybijam, a więc mówię ci, że nie, nie wybijam. Dobrze, podważasz to okno, żeby się dostać do środka. Musisz je trochę mocniej popchnąć, żeby puściło. I ono się wybija, okej. Okay. Tak. I wybija się po prostu z tej ramy, nie? Ale nie rozpada się na kawałki, tylko po prostu wychodzi i możesz wejść do środka. To wchodzę. Zaraz za tobą wchodzi Atro. I faktycznie jest jedna osoba, jest to kobieta. Ma bardzo poranione ciało, widać trochę krwi, widać, że jest gdzieś taka blada już na skraju wytrzymałości. I tak spogląda na was z nadzieją w oczach. Pomóżcie. Ja pokazuję na usta, żeby nie wydawała za głośnych dźwięków i chcę się do niej zbliżyć. Nie? A ja mówię do reszty, mam nadzieję, że to nie jest pułapka. Dla niej na pewno. Chcę się rozeznać w sytuacji. Z szerszej perspektywy zobaczyć, co ją przygniata, jak ją wyzwolić, czy na przykład nie skrócić jej męk, bo będzie balastem bardziej niż... Rzućcie sobie oboje na percepcję. 13. 19. A to ty widzisz na pewno, że właśnie ta kobieta z tymi deskami ze stropu tak mocno dosyć przygnieciona, ale jest szansa na to, żeby to po prostu poprzesuwać delikatnie i być może uda się ją tam na spokojnie wyciągnąć. Jest też szansa na to, że to przeżyje i będzie okej, bo raczej nie wygląda na to, żeby miała coś tak mocno uszkodzone, żeby to miało spodać, że nie przeżyje tego. Emma, ty zauważasz również, że gdzieś dalej, w głębi domu, jest jeszcze jakieś jedno takie osuwisko podobne i widzisz tam jakieś takie mniejsze ciało nieprzytomnej osoby, leżące też przykryte tak stertą desek, ale nie zauważasz żadnej pułapki, nie zauważasz innych osób, które gdzieś by się czaiły na was. Ja chcę machnąć do Emmy, żeby mi pomogło z tymi deskami. Poczekaj. Na co? Nie wiem. Dobra, weź. No to bierzemy. No i podnosimy te dechy. To Atro ja podnosi, a ja próbuję wyciągnąć tą kobietkę. To zależy, co tam, w czym jesteście lepsi, bo możecie rzucić na siłę albo na zręczność. Czyli już wam mówię, atletyka albo akrobatyka. I będzie jeden rzut z ułatwieniem, jak robicie to oboje. To chodzi o to po prostu, w jakim stanie uda się wam wyciągnąć tą kobietę, bo wyciągniecie ją na pewno. No, to ja na akrobatykę raczej, nie? A ile masz plus? 7. Rzucaj. Dobrze. Z ułatwieniem na akrobatykę wtedy. Dobrze. 20, czyli tak nisko. Dobrze. Atro, udaje ci się podważyć te deski na tyle sprawnie, że tam jedną gdzieś tam odrzucasz, drugą odrzucasz, jedną tak podniesiesz wyżej. Nie rzucę tak tego wszystkiego. Ciszej. On nie rzuca ich tak, żeby to było łubudubudu, tylko tak odsuwa bardziej. Ty, Emma, możesz przesunąć tą kobietę, tak ona sama też łapie cię tak za ręce, żeby ci pomóc trochę. Próbujesz też trochę tam gdzieś odepchnąć i pomaga ci się wysunąć spod tych desek. Wtedy, Atro, ty tak opuszczasz te deski, nie robiąc większego rumoru i widzicie, że jest w stanie ruszyć nogami. Ma trochę je tam, tak jakieś drzazgi powbijane, trochę obtłuczenia, jakieś siniaki, ale ogólnie jest w miarę cała. I ona tak się otrzepuje, trochę tak siada, trochę się kręci w głowie i wskazuje palcem właśnie w tamtą stronę, gdzie leży tam mniej więcej dotruchło takie... Ja ją łapię za tą rękę.
Ja ją łapę za ręce, po prostu weź Atro ją i wynieś. Co wynieś? Po co? A co, zostawisz ją tu? A gdzie ma kurwa się podziać? Chyba lepiej w środku niż na ulicy. A jak dom się zawali? To po chuj będziesz się ją wyci... Bo by umarła pod deskami, to jak może się ruszać? Jakby, co ma zrobić? No, chociaż ją pod domem zostawmy, w sensie z tyłu, no nie wiem, no a jak dom się zawali, strop się zawali. Patrzę, jak bardzo w opłakanym stanie jest ten dom, czy tam dam doch... Dom, dach. No już część tego stropu się zawaliła, tak jak opisywałam wcześniej, nie? Więc no to, że się zawali dalsza jest dosyć... Dobra, to staram się ją pod ręce i dupą, żeby zamiatła podłogę, ją podciągam do okna, nie? No nie podniosę jej. Ja w tym czasie chcę się, nie wiem, podejść, podciągać, wczołgać i zobaczyć, czy to tam, to coś, co tam leży, czy to żyje, czy oddycha, czy tam już jest, że tak powiem, za późno. Rzuć na medycynę. Minimum 12. 21 krytyka. Wiem na pewno, że... Jak podchodzisz do tej postaci, jak podchodzisz, to jesteś pewna, że to jest dziecko po prostu. Nie ma z 10 lat około. Myślisz na początku, że no, te deski raczej tak przygniotły, że nie żyje, ale jak tak podchodzisz, zaczynasz tam sprawdzać tak mniej więcej puls, powiedzmy, oddechy. Widzisz, że lekko ta klatka piersiowa się unosi. Ale jest duże prawdopodobieństwo, że to dziecko będzie niepełnosprawne do końca życia. Jesteś bezpieczny. Dobrze, spróbuję wyciągnąć. Sama. Ale rozkazuję linię przeczołgać się pod deskami, zahaczyć się gdzieś u góry o jakąś belkę, która zaraz się nie urwie i spróbuję te deski podciągnąć do góry, żeby uwolnić to dziecko i wtedy jedną ręką wyciągnę to coś małe. Lina bez problemu wykonuje twoje rozkazy, robi to dosyć powoli, ale no aż tak ci się nie śpieszy, a to w tym czasie gdzieś wciska tą kobietę w okno. Ja w tym czasie mówię właśnie, wystawiam głowę za okno, hej, pomóżcie mi. I staram się tą właśnie kobietę przez okno. A Mordegard, rusz się. No ja ją biorę za ręce i... Po szkle. Nie, to wyciągam. Ej, mówiłem, że nie tłukę nic. Nie wybiła się ta szyba, on tylko okno się wybiło z tej ramy, o to chodziło. Okej, dobrze, więc po ramie, po drewnie ciągniemy babę na zewnątrz. Chwilkę wam to zajmie, bo to okno jest dosyć małe, ona nie jest tak w pełni sprawna, więc musicie się trochę pobawić, nawet Ila, ty musisz jakoś podejść tam, pomóc coś trochę, ale dacie radę po chwili. W tym czasie, Emmo, podnosisz te deski razem z Liną. Poproszę cię o taki sam rzut jak wcześniej, też z ułatwieniem, bo masz pomoc. 16. Okej. Więc udaje ci się wyciągnąć to dziecko. Ta lina faktycznie podnosi te deski na tyle, że możesz wysunąć to dziecko. Widzisz, że ma jedną nogę złamaną, jest nieprzytomne, ale powinno się zrosnąć, powinno przeżyć, powinno być wszystko okej. Tylko potrzebuje odpoczynku i jakiejś stabilizacji tej nogi. Co z tą niepełnosprawnością do końca życia? Jakby źle wyciągnęła ze środka i te deski by jeszcze bardziej go przygniotły, to wtedy by była ta niepełnosprawność. Dobra, ja na rzut, że będzie niepełnosprawny na pewno, więc... Idź na nogę. No to złamanie ogólnie jest otwarte, więc... Jak otwarte? Chcę zamknąć. Wiesz, zamek i zaciągamy. Wytrychami tam, zamykam. Żeby się nikt nie otworzył. No, w sensie nie może być otwarte, bo by się wykrwawiło w pizdu. Może to od tego wybuchu co niedawno się wydarzył. Nie. Niekoniecznie ktoś musiała przebić tą skórę, no. Ale czy otwarte to by przebiło skórę. Otwarte musi być, ale w sensie no tak, no nie musiało tych takich najważniejszych części. Nieważne, nie jestem medykiem, nie wiem, nie znam się. Biorę go pod pachę i wychodzę w sensie do okna i podam go, nie wiem, komuś. No to chyba mnie. Najpierw wyciągnę matkę, to teraz Bachora za kudły i przez okno. Nie, czekam aż Atro wyjdzie i Atro potem. Jak Mordegard chce wyciągać Bachora za kudły, to mu walę w ryj. Tak. Atro, wyszedłeś, walnąłeś w ryj Mordegarda, który chciał dzieciaka wyciągnąć, przesunąłeś go i zaczynasz sam pomagać Emmie wyciągnąć tego dzieciaka. Lina gdzieś tam za Emmą tak się chowa z powrotem do jej, tam gdzie była. Oplata się wokół mnie, taki pasek mi robi. Gruby.
Bym go potem za ręce ciągnął, tylko na razie chciałem go wysunąć. Ciebie popierdoliło, kurwa, to za włosy musisz? Ciągnął ci ktoś kiedyś za brodę? Ciszej. Ja się temu wszystkiego przyglądam. Nie... Tam z boku stoję gdzieś, chyba niewidzialny. Nieprzytomny chyba, bo się nie rusza, to mu tam wszystko. Zaraz ty będziesz nieprzytomny, kurwa. Wyciągam tego dzieciaka. Cicho, kurwa. Kładę koło ten... koło matki. Ona od razu zaczyna szlochać łzy, jej lecą, praktycznie nie jest w stanie wydusić się słów. Tak przytula to dziecko, mimo że jest nieprzytomne i takie głaszcze po głowie. Dziękuję. Siedź, tatu, bądź ta cicho. A idziemy z powrotem pod mury i... Pani, jak coś to... Tamta brama jest otwarta. Można uciekać. Co tu się dzieje? Przepraszam bardzo. Jeszcze dopytam. W sensie wiem, co się, że się ludzi nie ma. Wie pani, gdzie ich zabierają? Część zdążyła uciec z burmistrzem. Gdzie? Przez bramę. Przez bramę, świetnie, okej. Okay. A reszta? Wszyscy, co mogli, pochowaliśmy się w domach. Mi coś spadło na dach, zanim zdążyłam się schować w piwnicy. A część ludzi zostało zabranych przez strażników gdzieś. Mówili, że też ich eskortują gdzieś, ale wszyscy wiedzieli, że to coś jest nie tak z nimi. Dobra. Jakiś nowy kapitan się pojawił. Wszyscy mówili, że on cały czas tu był, ale przecież to nieprawda. Czy dla pani wyglądał jak człowiek? Tak. A gdzie jest ten kapitan? Nie mam gdzie pojęcia. On urzęduje? No pani Wąsik mówiła, że teraz jest na... No dobra. Tak, gdzie on urzęduje? Dobra. No, normalnie to w strażnicy gdzieś był i taki kapitan, ale teraz dobrze, to nie wiem, dobrze. Bo tyle się dzieje. Dobrze, proszę się... Póki zamieszanie, pani ucieka przez tamtą bramę. Niech pani odzyska siłę i niech pani postara się uciec. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to sytuacja się za niedługo rozwiąże, dobrze? Proszę być dobrej myśli. Dobrze, to już widzicie, jak ona gdzieś tam odrywa sobie kawałek swojego ubrania, jakiś taki szal miała gdzieś i tak go odrywa, żeby przewiązać tą nogę temu dziecku, żeby trochę ustabilizować. Się tam zbiera jakieś też patyki z boku i na razie sobie siedzi tam i przytula to dziecko. Cały czas jej wzyciek tą po oczach. Dobrze, ja chcę wyciągnąć kamień. Ten wysyłający. Zobaczyć, czy nie ma wiadomości. Będzie. Znaleźliśmy ludzi z miasta. Ja tak do ucha i powtarzam. Znaleźli ludzi z miasta. Jest tu burmistrz. Jest tu burmistrz. Tam burmistrz. Wszystko w porządku. Jesteśmy w lesie. Wszystko w porządku, są w lesie. No, tylko lasu jest tutaj dużo, ale dobra. No dobrze, ale właśnie miałem jej wysłać wiadomość, żeby ich poszukali, ale no, jeśli ich znaleźli. A, to dobrze w sumie. Nie wiem, czy... Kiedy się to resetuje? O północy, o północy. Bo to, co każdego dnia można wysłać ten, no to o północy będzie się resetować. Dobra, odpowiadać mi teraz, że wiemy, że jest łupież z umysłu i że ten... Wiemy, gdzie jest, czy poczekać do północy z tym wysłaniem wiadomości. W sumie nic takie nie zrobię teraz. Tak, nic nie zrobię. Ewentualnie mogą poszukać tego Oriana, który po drodze ma, mogą gdzieś go znaleźć. Co tych strażników wysłaliśmy do niego. Powiedz im, że jesteśmy w mieście, po prostu, że dostaliśmy się do miasta. Dobra, jest okay. Tu upierz cały umysł. Tam pod murem sobie jeszcze wyciągam na szybko ten pergamin z piórem, żeby rozplanować tą wiadomość. Żeby się zmieścić w 25 słowach. Dajcie mi chwilkę. Najpierw podpierza, teraz dajcie mi chwilkę. To jak tam, jak uwolnimy miasto, to co sobie zjemy na obiad? Na co chodzi ochotę? Co jest waszym ulubionym daniem? Łupiesz, co zrożna. Ja to pójdę do burdelu. A ja do kowala. Trzeba naprawić Rozamundę. O ile kowal nie jest zjedzony, albo zmieniony w łupieżce. Albo w burdelu. Albo w burdelu. Jak będzie w burdelu, to też pójdę. A czy wszyscy pójdziemy do burdelu? Ja bym wolała nie. No to możesz stanąć przed. No to stanę przed. I co, będziesz rozdawać ulotki? Nawróćcie się i nie burdelujcie? Nie, ja zostawię jej ten
darmowe próbki moich dzieł. Będzie rozdawać. Spalimy burdel. Też może być. A żeby no, burdelu sonorów jeszcze raz. Dla kogo będziesz rozdawać ulotki? Dla ubieżców umysłu, czy dla tych, co uciekli? O, no. O, potomik poezji Elmenora numer 3, kurwa reklama. Dla ubieżców umysłu. Zapowiedź. Tak wilgotnych macek nie ma w całym Fejrunie. O nie. Hentaje, tylko tutaj. Ale z rybami. Pierwszy w Fejrunie. Burdel dla ubieżców umysłu. Zastanawiacie się, dlaczego jesteście tacy niezadowoleni z życia? Zaraz nie będziecie. Zapraszamy. 25 słów, tak? To się zmieściłem idealnie. I wysłałem wiadomość. Jesteśmy w mieście. Idziemy po łupieżce umysłu. Wysłaliśmy dwóch strażników z miasta, aby odnaleźli Oriana. Podobno tu zmierza. Możecie poszukać starego znajomego, wpaść z pomocą. Oni w sumie byli przy tej rozmowie, co o Orianie gadaliście. A. No i wtedy byli. No chuj, poszło. Dobra. I tak nie wiem, co bym zmienił. W sensie, to wtedy bym im kontekstu więcej dał, żeby bardziej... żeby zostawili tych, co uciekli z tymi innymi uciekinierami i faktycznie go poszukali, żeby im to szybciej zajęło, nie? Jasne, dobra. Albo czy no, nie, mają jakiś sposób komunikacji z nim może i tak dalej, nie? Zostawiacie tą kobietę i idziecie dalej? No tak, no. Tak. Będzie trzeba. Czym jest życie dwójki ludzi? Robiliśmy dla nich wystarczająco dużo. Setki. Wprawiamy do życia innej dwójki ludzi. Niech się cieszę, że mi weszło na medycynę. No. To krytyk. Idźcie więc dalej w stronę bramy, która prowadzi do portu. Już bez żadnych większych komplikacji. Dalej gdzieś tam rozglądacie się po tych domach. Nic nowego nie znajdujecie. Docieracie dosyć blisko tej bramy, tak że macie ją gdzieś w zasięgu wzroku. Zauważacie, że w sumie nie jest jakoś mocno pilnowana. Znajduje się tam też dwóch strażników, tak samo jak przy poprzedniej bramie. Ta brama też jest aktualnie zamknięta, ale ta jest zareglowana. No i trzeba było iść, złapać tych rybaków, ale... od razu byśmy wpadli na tego ale jest zareglowana od środka. Ale skąd wiemy, że ten mackolud tam będzie? No bo mi kot powiedział. Kurwa, on siedział w śmietniku. Ale wiedział, gdzie idą wcześniej. Nie łączy mi się to. Co, ten mackolud będzie tam siedział cały dzień? No, tak. Za zareglowaną bramą? Może swoich pobratymców gdzieś w rzece szuka. Albo musi mieć kontakt z wodą, jak ma macki. To może jest jakiś... Dobra. Musi się moczyć. Z tych tylko dwóch. Możemy ich ściągnąć, nie ogłuszyć, zostawić gdzieś w krzoku. Ja ich nie ogłuszę, Atro. Mam takie, wiesz, ostro zakończone strzały. To nie musisz strzelać. Jak się obudzą, powinni nie być pod wpływem żadnego uroku, więc... Przynajmniej tak myślę. Elmenora wystarczyło parę razy trzepnąć i się obudził na statku. Elmenor jednak mimo wszystko i nie jest człowiekiem. Może jego fizjologia... Dobra, lepiej... nie będziemy teraz... Dobra, kurwa. Nie możemy tego rozkminiać, bo jak zaczniemy rozkminiać, to nam się zejdzie z godziny. Nawet jak się nie obudzą, kurwa, świadomi swoich czynów, to będziemy mieli dwóch strażników mniej z głowy. A oni aktualnie stoją na drodze między nami, a dzielnicą, kurwa, kupiecką, gdzie możemy się dostać do zielarki ewentualnie. I też odryglować bramę, wyjrzeć, zobaczyć, czy... Ktoś jest na plaży faktycznie. Albo co tam się dzieje. Chcę się wychylić w drugą stronę, jak gdzieś tam się ukrywamy, żeby zobaczyć, czy ocenić sytuację, jak będziemy walczyć z tymi dwoma strażnikami, nawet jak to krótko zajmie, to czy ktoś nas zauważy, czy ktoś chodzi po ulicy w tym obszarze. Rzuć sobie na percepcję. Jak ktoś chce też się rozejrzeć, to też może. Nie wszyscy bardzo. 21. 13. 3. 16. Elmenor, jesteś niewidzialny. Nie możesz wyjść na mur, zobaczyć, czy...
prostu to ktoś nie stoi i zejść tam powiedzieć? Chyba właśnie to zrobił. Wystarczy, że stąd patrzę i widzę wszystko. 25 krytyczna 20. To w sumie Ila, Atro. Wy jesteście w stanie zauważyć, że na pewno w okolicy nie ma nikogo, kto by mógłby wam przeszkodzić. Nie ma innych strażników. Jedynie co to może tam w jakimś domu widzieliście jakichś mieszkańców, którzy gdzieś tam się schowali. No ale oni raczej nie będą wychodzić, nie będą się narażać. Natomiast ty, Elmenorze, poza tym, co reszta widziała, jesteś w stanie zauważyć, że gdzieś za tą dzielnicą kupiecką leciał jakiś głaz, uderzył w mur i tam jeszcze strażnicy są na tym murze i strzelają do czegoś jeszcze za murem. O, głaz uderzył w mur, strażnicy strzelają do czegoś za murem. Ale gdzie, Elmenor, przecież nie widzimy twoich rąk, gdzie? A jo, faktycznie. Zapomniałem, no ale wiem, gdzie są. Tyle czasu stoję tutaj i słucham was, ale nic nie widziałem. Gdzie, no? To ja chcę im stopą narysować strzałkę na ziemi. W piachu. Okay. Wystarczy, że weźmiesz czyjąś rękę i pokażesz czyjąś rękę. Ale dobra, to ktoś może... Nie, bo jeszcze będzie jako atak i zejdzie mu niewidzialność. Jak wam pokazuję w tamtą stronę, to faktycznie gdzieś tam widzicie jakiegoś strażnika, który się na chwilę wychylił na tych murach i się schował zaraz. I do czegoś strzelił. Dobra, ale dobra. Tutaj możemy zdjąć tych dwóch strażników i ewentualnie... Elmenor! Elmenor na mur, zobacz, czy jest tam ten mackowy stwór, no. Jest niewidzialny, okay. Jesteś. Dziękuję. Ja w tym czasie mogę podejść tak, jakbym tu mieszkał, bo tu tak w sumie jest, do tych strażników i powiedział, że może powinni pomóc i spróbować ich przekonać, a jak nie, no to pory je dostaną. To wtedy mi pomożecie. Ja i tak muszę do nich podejść, żeby no dobrze, zrobić. No dobra, no. Tak? No, to ty idź tam sam, my będziemy obserwować z dołu i Elmenor niech pójdzie na mur i też zobaczy, czy są mackowi. Mackostwór. Ja idę na mur w takim razie, jak tam będą jakieś schodki, tak, czy nawet jakaś drabina, czy coś. Byle nie ryzykować tego, że się mogę skądś spierniczyć. Nie, no spokojnie, jest jakaś jedna wieżyczka tutaj, dosyć mała, niska, ale coś tam jest, że można wejść sobie, zerknąć. To tak? Ja chcę teraz, tam w krzaku, jak mam włosy do tyłu, nie, zaczesane, to ja chcę je sobie ten, nie, w krwi trochę je ten wziąć i tak się z tego krzaka gdzieś tam wyjść, tak. Panowie. Uch, tam to jadka, panowie, przy tamtym murze jest. Masakra, nie powinniście tam pomóc? Już tam sojusznicy nawet, w sensie ci, jak to się mówi, ale mi pierdolną jakiś ogr po łbie. Wolontariusze się nawet zrzucili do roboty, byłem jednym z nich, ale... masakra. Miasto może nie przetrwać tej nawałnicy kamieni i ogrzych mięśni. I tak z każdym słowem się zbliżam o krok bliżej do nich. Oczywiście tak włosy, żeby mi nie rozpoznali mordy za szybko, nie? Życzę na oszustwo w tym czasie. Oni tak spoglądają w swoją stronę i jak się pojawiasz, to po prostu szykują, znaczy tak łapią się za rękojeście mieczy i tak pan to kto? Nie kojarzymy cię tak w tym, tak masz zasłonięte tymi włosami twarz trochę, tak krwi trochę, więc tak przyglądają się tobie. Skąd mamy wiedzieć, że mówisz prawdę? Mariusz Silverthorn, ja tu przejezdnie, no kupcem byłem zanim się to wszystko zaczęło i tak, masakra. No. Wcześniej pozbieraliśmy większość cywili stąd. A wie pan, beczki miałem coś. Ja nie wiedziałem, co się dzieje w mieście. Się schowałem w beczce, ale masakra. Przygotuj mnóstwo liny, Talina może, jak Atro zawali, jak ściągnąć jednego za nogę. Ja ciągle się zbliżam do nich, nie? Nie patrzę na to, że jakby udaję, że nie widzę, tak, że oczy w ziemię skierowane, nie? I tak się trzymam za bok. A gdzieś druga ręka tak mi zwisa wzdłuż ciała i już nunczaki naszykowane przy udzie, że chowam za udem. Panie, pan stąd tutaj idzie tam dalej gdzieś się schować po prostu. To panowie powinni stąd pójść i tam pomóc na murach, przecież to tam zaraz padnie wszystko, zaraz rozwalą cały mur. Jest dużo innych strażników na mieście, na pewno zaraz tam polecą, jak tylko usłyszą, że coś się dzieje.
A my tutaj mamy zadanie pilnować bramy. Strażnicy to tak samo pomyśleli, że jest dużo strażników i ktoś inny pobiegnie. I tak każdy strażnik w mieście pomyślał. No panowie, no podczas oblężenia to chyba powinno być całkowite jakieś tutaj poruszenie wśród każdego członka straży i mu chcę przypierdolić, jak jestem wystarczająco blisko. Tak, Emmo? Czy jak Atro się tam do nich produkuje, zbliża? Czy mogę podejść tam pod tą wieżyczkę, czy tam pod tą bramę, gdzie oni tam stoją? Spróbować linę przygotować, żeby rzucić w jednego, żeby go zaplątać i ściągnąć? A chcesz się zakraść? No tak, no. Rzuć sobie skradanie, ale to będzie na ich pasywną, bo oni są zajęci teraz. Ale... Bo to są dwie jedynki. Nie. Ale ja zużywam inspiracji. Poczesz, kurwa, ona jest. No, 28. Chyba ta lina chciała już się naszykować do tego, żeby się w razie czego zapętlić, ale zapętliła się na twojej nodze i przez to prawie gdzieś się potknęłaś, ale tak powiedziałaś, kurwa, lino! I ta lina się odplątała. Dzięki temu nie upadł. Alinka, spokój. Udaje cię zakraść na tyle blisko, że jak coś, to będziesz w stanie tą linę zarzucić na jednego ze strażników. No i jak się akcja zacznie, jak ja trochę jednemu przypierdolę, to chcę w drugiego rzucić, żeby tamtego i go ściągnąć na nóg. Dobrze, przejdziemy na chwilę do Elmenora i zaraz pójdziemy do akcji ze strażnikami. Elmenorze, wchodzisz na górę. Na samą górę bez problemu, tylko tych dwóch strażników na dole stało, na wieżyce nie ma nikogo. Patrzysz się w stronę portu. Pierwsze co, zauważasz jedną stanowczą różnicę. W porcie stoi statek, którego kompletnie nie znasz. To nie jest żaden rybacki, żaden kupiecki, to jest jakiś taki większy statek, który dosyć dziwnie wygląda na tle tych mniejszych. On jest tak z 3-4 razy większy. Więc miałby też trudność płynąć typowo po tej rzece, ale nawet w sumie nie ma żadnych wioseł w okolicy, tak żeby wystawały, albo żeby były dziury na wiosła. Więc tak żagle też ma zupełnie inne, jest koloru takiego, zamiast takiego drewnianego, po prostu to jest pomalowane jakąś farbą na jakiś kolor różowo-fioletowy. Stoi tak w połowie, no tak w jednej trzeciej, powiedzmy, na plaży, dwie trzecie ma w wodzie. Gdzieś w okolicy krzątają się faktycznie no kilku strażników gdzieś tam się krząta. Tak naliczyłeś w tym momencie 3 i widzisz, że gdzieś tam też w jakimś okienku na tym statku też zauważasz, że ktoś tam jeszcze chodzi w środku. No ale ten statek jest na tyle duży, więc że na pewno wiesz, że ma no na pewno ma ten górny pokład, nie? Potem może mieć 2, maksymalnie 3 piętra w dół, jakby. On jest na tyle duży. Bardziej jak taki pasażerski, nie? Jakbyśmy teraz nazwali, ale... I poza tym, bo tutaj lecę tą twoją krytyczną 20 na percepcję, bo bez sensu, żebyś rzucał sobie ponownie, zauważasz, że w okolicy tego statku, no wiadomo, stoją też jakieś skrzynki, stoją beczki, stoją jakieś sieci rybackie, jakieś tam kosze z rybami, jeszcze jakieś i tak dalej. Większość pozostałych statków jest tam gdzieś troszeczkę uszkodzona. Widać to z daleka nawet, że część z nich dosyć mocno na tyle, że gdzieś tam nie popłyną. Zauważasz też w okolicy, właśnie między tymi beczkami, gdzieś skryte czarne postacie z czarnymi maskami. Co najmniej 2 tam ich jest. Czy tego Ravena gdzieś widzę, czy nie? Jego typowo nie widzisz. Okej. Ten statek, poza tym, że jest obity blachą, to wygląda po prostu jak statek, czy coś, jakieś takie wynaturzenie? Nie, ogólnie kształt ma statku. Raczej bez problemu powinien płynąć, tylko po prostu nie ma tych wioseł. Ma jakieś żagle, które teraz są jeszcze nierozwinięte, nie gdzieś tam. Okej. No dobra, to fotograficzną pamięcią zapamiętuję to, co zobaczyłem, żeby potem z jak największymi szczegółami wszystkim na dole opowiedzieć, cóż dostrzegłem, będąc na murze. Gdy tak się zachwycasz tymi widokami na dole, słyszysz takie łup, Atro, rzuć sobie atak mączekami.
Nie było tu nikogo. Dobra, to kij nie wykorzystuję, myślę. Zachowam sobie, bo raczej nie będzie i tak okazji na krótki odpoczynek, więc po prostu nunchakiem. 25. Trafiasz? Za 8 obrażeń. Jedynka na kości. What the fuck? Drugi atak. Ej, dawaj. 24. Trafiasz? 11. Nawet ogłuszasz tego jednego strażnika. Tak, już padł, dobra. To tak. I w drugiego od razu z łokcia, z prawej ręki, bo tak sobie wyobrażam, że celowałem w tego po mojej lewej, żeby jak moi sojusznicy się chowają po prawej, to żeby mieli bliżej do tego po prawej. Więc tego po lewej, z lewej ręki dwa razy nunchakiem po łbie i potem się odwinąłem z prawego łokcia w tego po prawej i unarmedem. 26 na trafienie. Trafiasz? I za 7 obrażeń. Tego nie ogłusza, ale dosyć mocno go uderzasz, robi się taki guz na tej głowie. Mimo, że miał hełm, to widać, po prostu takie gniecenie się zrobiło i taka lekka wypukłość, nie? Dobrze. Emmo. Linom. To zrobimy to na zasadzie, myślę, po prostu rzutu na zręczność, na akrobatykę, coś? Czy... 8. Więc ta lina po prostu leci gdzieś w stronę tego. Ale czy on nie jest zaskoczony? No? Przepraszam, nie. No. Inaczej ona jest zaczarowana. Ona wie, co ja chcę zrobić. Ona ma mi pomóc. Czyli z ułatwieniem mówisz. Dobrze, może być krytyczna. Dla mnie akurat ułatwienie, jest... że... Nie, no i tak, bo i tak byś miał ułatwienie. Tak, bo jest zaskoczony, jeszcze masz linę i tak dalej, więc tak będzie ułatwienie. Dlatego jest tak argumenty do mnie docierają. Czyli krytyczny sukces. Tak, krytyczna 20 czy 26. No, chcę go zaplątać za nogi i ściągnąć go na noc, żeby se spadł ten głupi ryj rozbił. Bez problemu ci się to udaje, słyszysz tylko takie... I on żre piasek w tym momencie. O, jak Mordegard. Jak jeszcze wstaję, to chcę mu poprawić, nie? Tam butem mu pomóc czy coś, nie? Żeby na razie... Na razie nie zabijać go, ale żeby odpłynął. Na razie jest tura zaskoczenia, ile? Jakiegoś o, właśnie? Ja nie mam nic takiego. Czy mogłabym, wiesz, no ja nie strzelę ani z tych rzeczy, nie? Znaczy, jak on spadł na ziemię... Nie, ja nic nie robię. Mordegardzie? No, mógłbym mu ewentualnie przykopać, ale... Nie macie broni mele przy sobie? No ja mam łuk tylko. I różdżkę. A nawet łuku nie masz. A nawet... kurde, kuszę mam, no. Ewidentnie, tak. Dobrze, więc ten strażnik, którego zwaliliście z nóg, on nie wstaje, on po prostu leciutko się tak podnosi tylko, daje ręce tak do góry. Dobrze, nie zabijajcie. A teraz pomyśl bardzo kurwa dobrze i uważnie się zajrzyj w pamięć. Czy ty mnie kurwa poznajesz i chcę odsłonić te włosy? Czy ty nas kurwa poznajesz? Czy ty wiesz, kim jesteśmy i nie chcesz nas wydać swojemu, kurwa, przydupasowi Ravenowi. Znaczy, w sumie to ty jesteś jego przydupasem. Aktualnie. Pod urokiem, kurwa. Weź, kurwa, wytęż, kurwa, ten umysł swój szary. Cię skup na tym. On nie jest twoim kapitanem, śmieciu. Widzisz przez chwilę, jak on ma taki wzrok jeszcze taki lekko zamglony, jak patrzy na ciebie tak, nie wiedząc w ogóle, o czym ty mówisz. Po chwili tak zauważysz taki błysk w tych oczach. On zaczyna tak... zaczyna tak kucać, powiedzmy, tak z rozdziawioną buzią, tak i tak lata oczami lewo, prawo, na ciebie, na Emmę i tak, ale co? Jak to się stało? Słuchaj, kurwa, ja też nie wiem, ale ogarnij się, weź swojego kolegę, pójdźcie w tamtą stronę, tam też leży poturbowana kobieta z dzieckiem swoim. Pomóżcie im wydostać się z miasta. Bo zakładam, nic nie pamiętasz, kurwa, z tego, co się tu działo. Dlatego zadajesz głupie pytania teraz. Więc mi nie powiesz, co robi Raven, kurwa, z ludźmi, ani gdzie się teraz znajduje, ani gdzie są ludzie porwani. Nie, mam wrażenie, że jakbym przespał ostatnie parę dni. Aha, no, to ten. To nie spałeś, więc spokojnie. Tak, pomożemy jej wyjść. Robię coś gorszego, no. Gdzieś jest bezpieczniej? Przy zachodniej bramie nie ma strażników. W lesie gdzieś
są uchodźcy z miasta razem z burmistrzem i paroma innymi ludźmi. Nie wiem gdzie, nie jestem ci w stanie powiedzieć, ale ogry są na wschodzie, więc ogrami się nie możesz nie przejmować. A tak to no. Myślę, że sobie poradzisz już w lesie. Przepraszam. Nie chciałam wam zrobić krzywdy, ale nie wiem jak... Nie, to bardziej ja powinienem przeprosić, chociaż nie zamierzam tego robić, ale no tak. On wstaje, tak delikatnie ściąga tą linę ze swoich nóg i podchodzi do tego towarzysza, tak go trzepie kilka razy po twarzy, żeby się obudził. Pomaga mu tam wstać, gdzieś go tak trochę pod ramię bierze i tłumaczy mu wszystko. On też po chwili gdzieś tam zaskoczy, o co chodzi, i powoli gdzieś tam się oddalają, patrząc w waszą stronę i tak szepcząc: dziękujemy za... I znikają po prostu, idąc w stronę tej kobiety, którą uratowaliście. Dobra, pięścią da się im dotrzeć do rozumu. Czyli jednak bić. Elmenor, widzisz coś? Gdzie jest Elmenor? Sobie, jak usłyszę ten huk, co tam dole, to się wychyla, tak, zobaczę, co tam się dzieje na dole, jak już sobie poradzę z tą sytuacją, tak, no to zejdę sobie z góry i jak on zapyta, gdzie jest Elmenor, no to ja będę za nim, albo obok niego, i powiem mu, co widziałem, przywołując z pamięci obrazy, niemal wizualizując przed sobą, tak żeby wszyscy zobaczyli moimi oczami. Takie minor illusion. Wyświetlają tak, wiesz, na piasku. Projektor. Tak, dokładnie. Położę dłoń na atro i wyślę mu obrazy do głowy. Czy po opisie w sumie mogłem widzieć jakiś statek podobny we Wrotach Baldura, bo to w końcu duże miasto portowe? W sensie, czy mi się kojarzy, że to jest jakiejś nacji konkretnej, z jakiegoś kontynentu innego niż Toril, czy kompletnie nic? Jesteś pewien, że to nie jest stąd statek, że to nie jest Wrót Baldura, nie znasz w ogóle, nie kojarzysz, żeby ktokolwiek taki miał. Tak opowiadasz, tylko tak wzruszam ramionami. Nie mam pojęcia, co to jest. Ale... No to jak... Mackowaty jest na plaży i statek jest na plaży, to pewnie ludzi pokoją na statek. I jak trynę zabrali, to pewnie też tam. Jakby nic poza tym nie widziałem, tak więc... Nie widziałem tam żadnych ludzi poza tymi czarnymi i paroma strażnikami. Do abordażu? Arr. Na to by wychodziło, no jak nie mają tych, jak to się mówi, wioseł, żagle zwinięte, to chyba nie odpłyną, nie? Szczególnie jak na plaży... Kto wyprowadza statek na plażę? To się nazywa strandowanie. No to chyba niedobrze, nie? Zależy, jaki jest ten, jaki jest cel tego. Jeżeli chcesz, żeby statek powstał sobie przez chwilę, to może go wyprowadzić, przynajmniej nie obrasta w mule i inne gówna. Wsze co? Okej. Okay. To abordaż, tak? Czy ktoś ma... chciałem zostać piratem. Czy ktoś coś innego? Nie, to nie, raczej nie. Najlepsze wyjście. No. Okej. Okay. Ja jestem krasnoludem naziemnym. Tak na morzu się czuję średnio, no ale jak trzeba, to trzeba. A na rzece? Że tu nie ma morza. No. Na wodzie ogólnie. No, już płynęliśmy raz łodzią, to. Na jeziorze. Na stawie też. No. Nawet na statku byliśmy, który był na... Mieli w sumie na ziemi. No, tak. I to był dobry statek. Tak statki powinny być. Ja polecam teraz każdemu się dobrze... Uchylmy tą bramę i niech się każdy przyjrzy, szczególnie ten Mordegard, i obliczy sobie zasięgi swoich, kurwa, umiejętności specjalnych i przedmiotów i magii i czegokolwiek wy tam macie. Żeby nikogo z postronnych nie trafić. Mhm. Co? Tak można? Tak? Dobrze. A czemu to akurat specyficznie do mnie? Jak... Nie. Słuchaj. To akurat nie przyczepka. Może za bardzo już tutaj mi się Elmenor przypomniał. Słuchaj, raz prawie sprzątnąłeś niechcący cywilów zamkniętych w klatce i Varisa i Nairę też. Miałeś farta, że są w antymagicznej klatce.
nie wypominam ci, po prostu chcę, żeby teraz każdy się przyjrzał, jak są rozstawieni ci ludzie, czy to nie ludzie, czy tam proszek, nie wiem, popiół, whatever, co się potem zamieniają w to, i sobie obmyślił plan, co zrobi, i co gdzie rzuci, i tak dalej. Co? Biorąc pod uwagę, że mój plan to po prostu podbiec do najbliższego i dać w ryj. No, mój plan to jest taki, żeby strzelać z łuku, bo ja nie mam takich magicznych, chyba że tam są jacyś magiczni. O, jeżeli tam jest ktoś, kto wada magią, ale tego jeszcze nie wiemy, to mogę jedynie rzecz, to mogę rzucić ciszę. Ale to póki co nic tam to nie da. W razie co, jeżeli ktoś tam włada magią, to mam rozproszenie magii. Kurna, Elmenor. No, to najbardziej Elmenor i zakładam Mordegard, przyjrzyjcie się rozstawieniu i ten, nie? Póki mamy element zaskoczenia. Dobra, to niech mi ktoś pomoże z tym ryglem i możemy się rozejrzeć tam bardziej wszyscy. Chcę się złapać za jeden koniec tego. Zakładam, że to jest jakaś długa belka przez samą bramę. Tak, dokładnie. No dobra, dobra. Ja ci pomogę. No, bardzo dobrze. Pewnie mamy tyle samo siły. Bez problemu ściągacie tą belkę, gdzieś odkładacie ją powoli, delikatnie na bok, żeby nie zrobić żadnego hałasu. Jesteście w stanie uchylić tą bramę, żeby tam zerknąć w stronę portu, w stronę rzeki. Czy jak wyglądając przez tą bramę, tam zerkamy, nie? Czy jestem w stanie sobie tak mniej więcej na oko ocenić, że wystarczyłoby, żebym stała sobie na murze i strzelała do tych postaci i sięgnę do tych na plaży? Że nie muszę schodzić i wychodzić na tą plażę? Czy jestem w stanie sobie coś ocenić? No bo łuk to niby ma ten normalny zasięg. 150-600. Tak, to poniżej 150 mam utrudnienie, nie? Tak. No. Więc myślę, że raczej bez problemu możesz stać na tym murze i strzelać. Dobra. To ja tak chcę im zakomunikować, że jak oni wyjdą, to ja się zakradnę z powrotem na mur. W razie czego sobie z niego zlecę po prostu. Na czym chcielibyście się skupić? Na rozstawieniu ludzi bardziej? Na tym, ile ich jest? Czy jak to, co byście chcieli wiedzieć? Bo czy my chcemy się dostać na ten statek, tak? Czy stricte no, do tego? Chyba stricte tak, na ten statek. Raczej na statek. To ja bym się chciała skupić na czymś takim, że oni chcą dobiec na ten statek i ja chcę im oczyścić drogę na przykład. Ja mogę później przelecieć nad tym, nie? Dolecieć tam sobie, czy coś. Więc na te... Chciałabym się skupić na tych postaciach, co będą po prostu po drodze najbliżej, co będą... Gdzie oni będą w ich zasięgu, nie? Dobra. Jeśli chodzi o te ciemne postacie, to one są bardzo ciężkie do wypatrzenia. Aha. Elmenor wam mniej więcej mówi, gdzie one były, no ale one też mogły się przemieścić, więc od wszystkich poproszę na percepcję. Będzie troszeczkę łatwiej niż było wcześniej, żeby je wypatrzeć, bo wiecie, że tam są. 22. 21. 20. 12. 10. To nasze duo Ila, Emma, niestety ich nie są w stanie zauważyć, chyba że im wskażecie idealnie, gdzie oni są i tam trochę wytężycie wzrok. Reszta bez problemu gdzieś tam zauważacie. Faktycznie są dwie postacie, które się między tymi beczkami, między tymi skrzynkami chowają i co jakiś czas zmieniają swoje położenie na jakieś inne, żeby po prostu lepiej widzieć, może się schować bardziej. I widzicie też tych trzech strażników, którzy gdzieś chodzą koło łódki. I w tym momencie też wychodzi jeszcze jakaś czwarta osoba na statek. Nie za bardzo ją kojarzycie, ale to nie jest też Raven. I zaczyna się krzątać po prostu po pokładzie. Nie do końca jesteście w stanie zobaczyć, co tam robi, no bo pokład, wiadomo, ma trochę wyżej te burtę, nie? Więc nie wszystko jesteście w stanie zobaczyć. On się tam pochyla, coś robi na tym pokładzie. I myślę, że na tym będziemy kończyć sesję. Wy się szykujecie do walki, więc będziecie mieć jakiś tam efekt może z zaskoczenia. I dziękuję bardzo za sesję. Nie raz, nie dwa, nie trzy zdarzała się taka sytuacja, że
przykładowo znikałem w pewnym momencie, tak, czasami wynikało to z tego, że na przykład gdzieś się poślizgnąłem, innym razem znowu ktoś mnie porwał. No i tym razem tak samo było. Ktoś mnie porwał, ja się obudziłem w magicznej celi. No i chciałem wam dzisiaj opowiedzieć o ucieczce właśnie z tejże magicznej celi. Cóż to za cela paskudna? I kolejna sytuacja trudna. W celi uwięzionym został i na chwilę w mej duszy aż przestrach powstał. Jednak sam w niej nie jestem, chociaż pomocy mi również brak, bo cela magiczna, zdolności blokuje i chyba już mam możliwości brak. Jednak Ettin czy Ogr to niemądra istota. Użyłem swych wdzięków na muszczku tego młota. I gdy sam z własnej woli drzwi do celu otworzył, mi dużo nie trzeba było, bym wnet się odważył użyć zdolności, gdy magiczna blokada opadła i z oczu Ettina ma osoba przepadła. Teraz już bezpiecznym, skryty na okazję czekam, lecz bez mych towarzyszy zmuszony jestem i zwlekam. W końcu do mnie dołączą, gdy że zniknąłem, zdadzą sobie sprawę, a swoim zniknięciem jednak na pewno utrudniłem im tę wyprawę.